Witam Halo, wszystkich. halo. O, teraz słychać trochę. No Było i to jest słabo. ważne. Szanowni Państwo, czy wszyscy są już obecni? Tego nie wiem. Trzeba listę sprawdzić. Państwo są, czekają na pana przewodniczącego. Pokażę się. Proszę Państwa, więc tak. Sprawdzam listę przed otwarciem. Szanowni Państwo, otwieram 19. sesję Rady Powiatu. Witam Panie i Panów Radnych. Witam starostę Panią Jolantę Gontę. Witam wicestarostę Tadeusza Głuchowskiego. Witam szczególnie dzisiaj nową radną, Panią Iwonę Szlagę. Bardzo serdecznie Panią witam. Witam Panią Skarbnik, Panią Tarysę Pawelak. Witam sekretarza Michała Orzeszka. Witam wszystkich Państwa na odległość. Sesja jest transmitowana. Bardzo serdecznie witam mieszkańców, wszystkich media. Serdecznie witam. Państwa, przystąpimy do sprawdzenia listy obecności. Chocian Józef. Czy pan Chocian Józef nas słyszy? Czy włączył mikrofon? Czy pan Józef Chocian nas słyszy? Niech włączy mikrofon. Właśnie. Halo? Jedźmy dalej. Pan Czubacki Bogumił? Jest obecny. Pan Ćwikliński Wojciech? Obecny. Zaraz weźmiemy sobie jakiś pisaczek. Czubacki obecny. Dobrzyński Bogdan? Jestem. Dziękuję. Dragan Wanda? Jestem obecna, witam wszystkich. Witam. Gajda Robert. Dzień dobry wszystkim, jestem obecny. Dziękuję, witam. Głuchowski Tadeusz. Jestem, dzień dobry Państwu. Dziękuję bardzo. Gonta Jolanta. Witam serdecznie. Janiak Daniel. Witam serdecznie, obecny. Dziękuję, dzień dobry. Pieszkowski Andrzej jest. Kopka Filip. Kopka Filip jest nieobecny, usprawiedliwiony. Lewandowski Sylwester. Jestem obecny, witam Państwa. Dziękuję, witam. Łopata Jan. Czy pan Łopata Jan nas słyszy? Halo, panie Janie. Był, może mikrofon ma wyłączony. Pawłowska Anna. Dzień dobry, obecna. Dziękuję, witam. Staszkiewicz Agnieszka. Dzień dobry, jestem obecna. Dziękuję. Rozkosz Aneta. Dzień dobry, jestem. Dzień dobry, dziękuję. Samson Bożena. Dziękuję, dzień dobry. Sowińska Aneta. Pani Sowińska jest nieobecna, usprawiedliwiona. Zielski Dariusz. Dzień dobry, jestem obecny. Dziękuję. Żelichowski Jerzy. Dzień dobry Państwu. Dzień dobry, dziękuję. Chocian Józef. Czy pan Chocian Józef nas słyszy? Był. Może mikrofon ma wyłączony. Na pewno ma wyłączony, bo ja tu widzę. Jeszcze był pan Łopata Jan. Panie Janie. Na pewno był. Był, widzieliśmy. Czy możemy jakoś panów uruchomić? Może telefonicznie. Jeszcze raz, pan Jan Łopata. Czy ktoś mnie słyszy? O, tak, teraz słyszymy. Janek Łopata. Ja już do pana Chociana właśnie dzwonię, próbujemy zobaczyć, co się dzieje.
Jest OK? No tak się pan Bocian nas słyszy? Teraz słychać. Dobrze, OK. Dzięki. Jest. Już załatwiam. Szanowni Państwo, lista obecności sprawdzona. W punkcie drugim. W punkcie drugim, proszę Państwa, mamy zaprzysiężenie pani radnej. Przeczytam postanowienie numer 328 łamane przez 220 Komisji Wyborczej w Płocku z dnia 27 października w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu Rady Powiatu w związku z otrzymanym pismem w dniu 26 października 2020 roku przewodniczący Rady Powiatu w Sochaczewie na podstawie odpowiednich paragrafów. Komisja Wyborcza postanowiła, co następuje. Stwierdza się wygaśnięcie z dniem 25 września 2020 roku mandatu radnego wybranego do Rady Powiatu w Sochaczewie w okręgu wyborczym nr 3 z listopada nr 2 Komitet Wyborczy PSL z powodu śmierci radnego, który mandat wygasł jest Jerzy Krupa. Postanowienie, paragraf drugi. Postanowienie przekazuje się wojewodzie mazowieckiemu, przewodniczącemu Rady Powiatu. Postanowienie ogłasza się w Dzienniku Urzędu Województwa Mazowieckiego oraz podaje się publiczną wiadomość w biuletynie informacyjnej. Postanowienie wchodzi w życie z dniem podpisania. Komisarz wyborczy pani Małgorzata Marta Walisiewska. Postanowienie numer 331 łamane przez 220 Komisarza Wyborczego w Płocku z dnia 10 listopada 2020 roku w sprawie obsadzenia mandatu radnego Rady Powiatu w Sochaczewie. Na podstawie odpowiednich paragrafów. Paragraf pierwszy. Postanawia się wystąpienie na akt aukcji mandatu w okręgu wyborczym numer 3. Właściwym dla wyboru Rady Powiatu w Sochaczewie mandat obejmuje pani Iwona Szlaga, kandydat z listy numer 2 Komitetu Wyborczego PSL, które w wyborach przeprowadzonych 21 października 2018 roku uzyskały kolejno największą liczbę głosów, a nie utraciła prawa wybieralności oraz nie zrzekła się pierwszeństwa do objęcia mandatu. Paragraf 2 postanowienia przekazuje się zainteresowanej w województwie mazowieckim oraz przewodniczącemu Rady Powiatu w Sochaczewie. Paragraf 3 postanowienie ogłasza się w Dzienniku Urzędu Województwa Mazowieckiego oraz podaje do publicznej wiadomości w biuletynie informacyjnym. Paragraf 4. Postanowienie wchodzi w życie z dniem podpisania. Komisarz wyborczy w Płocku Małgorzata Marta Walisiewicz. Szanowni Państwo, teraz nastąpi uroczysta przysięga. Panią Iwonę bardzo serdecznie witam. Bardzo prosimy o powstanie. Bardzo o złożenie przysięgi. Dziękuję. I sumienie wykonywać obowiązki wobec narodu polskiego, trzec suwerenności i interesów państwa polskiego, czynić wszystko dla wolności ojczyzny, wspólnoty samorządowej powiatu i dobra obywateli, przestrzegać konstytucji i innych praw Rzeczpospolitej i Polski. Tak mi dopomóże. Dziękujemy bardzo. Gratulujemy. Od tej pory już jest pani prawną radną powiatu sochaczewskiego. Witam panią serdecznie na posiedzeniu. Szanowni Państwo, przechodzimy. Gratulujemy pani radnej. Gratulujemy. Dziękujemy bardzo. Brawo. Gratulacje. Brawo. Na dzień dzisiejszy na stan 21 radnych udział bierze 19 radnych. Siedzi Roksanka, co? Halo. Składy radnych. Do podejmowania uchwał usprawiedliwiony zgłosiła Aneta Sowińska, Filip Kopla. Stwierdzam, że jest kworum do podejmowania uchwał Rady Powiatu w Sochaczewie, a zatem obrad 19 sesji powiatu są prawomocne i mogą być podejmowane uchwały. Przechodzimy do punktu trzeciego, przyjęcie porządku obrad. Otrzymaliście Państwo materiały na dzisiejszą sesję. Proponuję wprowadzenie autopoprawki do budżetu, które Państwo żeście otrzymali drogą mailową i autopoprawki zdjęcie punktu 5a w sprawie wieloletniej prognozy finansowej powiatu sochaczewskiego
z racji tego, że do poprzedniej uchwały ta uchwała niczego by nie wniosła, dlatego proponuję, żeby ją zdjąć. I prócz tego jeszcze chciałbym, żeby wprowadzić, ale to w takiej trochę luźnej formie, pana, dziś z nami gości pan Konrad Jakubowski, dyrektor DPS-u, żeby nam złożył sprawozdanie z sytuacji w DPS-ie w Młodzieszynie. I później z racji tego, że miał wystąpić pan dyrektor szpitala, pan Robert Skowronek, a z racji tego, że ma teraz w tej chwili telekonferencję z wojewodą, więc nie mógł przybyć. Jak tylko przybędzie, to panu dyrektorowi udostępnimy głos i państwo będą mogli zadawać pytania. To są takie uwagi z mojej strony. Czy są jakieś pytania, uwagi z państwa strony? Nie widzę, proszę panie państwa. Przewodniczący, panie tak. Przewodniczący, przepraszam. Zgłosiłem się, podniosłem tą rączkę, ale chyba nie widać tam u pana. Widać. U mnie widać. U nas widać, panie przewodniczący. U mnie nie widać. No dobrze, bardzo proszę. Proszę państwa, o, jest rączka. Bardzo proszę, panie Żelichowski. Odnośnie porządku, który otrzymaliśmy, niestety w tych materiałach przesłanych radnym, myślę, że to nie tylko mnie dotyczy, zabrakło załącznika, który jest projektem uchwały dotyczącym WPF-u, który jest integralnie związany z projektem uchwały 5B. Proszę pana, w tej chwili właśnie mówiłem, żeby w ogóle WPF, ale nie, proszę państwa, nie będę dawał nikomu głosu, tylko jest sytuacja taka, że z moich informacji wiadomo, że podejmując uchwałę budżetową, WPF nic nowego nie wniesie, więc ta uchwała, która jest poprzednia, obowiązuje WPF-u, a dzisiaj się skupimy na zmianę w budżecie. Czy to jest jasne? Nie, panie przewodniczący, nie jest jasne, dlatego że projekt uchwały to jest integralna część porządku obrad. W zawiadomieniu państwo nam przesłali, że ten projekt jest radnym również przekazany, natomiast w załącznikach, które otrzymaliśmy, niestety tego projektu nie dołączono. I teraz ja rozumiem, że pan proponuje zdjęcie tego punktu z porządku, ale ten punkt jest integralną częścią również związaną z punktem 5b, w związku z czym myślę, że to nie można tak chaotycznie w tej chwili, wkładając na sesję nowych jakichś kwestii, które dzisiaj się pojawiają, bo pan je zgłasza, i w ten sposób jakby porządkujemy to, co zostało w tym momencie, no poprzez, nie wiem, niedopatrzenie, czy być może jakieś świadome działania jednak poczynione. Naprawdę to nie można tak w ten sposób rozwiązać tej sprawy. No po prostu trzeba. Pani skarbnik, proszę bardzo. Pani włączy mikrofon, bo za chwilę będzie, że pani nie słychać. No jest włączony. No. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Państwo. Jeśli chodzi o WPF, to wtedy podejmujemy tą uchwałę, jeśli podejmujemy zmiany w załączniku inwestycyjnym w przedsięwzięciach, ewentualnie jeśli ulega zmianie wynik finansowy. Wtedy WPF jest integralną częścią uchwały budżetowej. W związku z tym, że tej uchwale, którą państwo żeście otrzymali projekt, te dwie zmiany nie następują, nie macie nawet w projekcie uchwały zmian, jeśli chodzi o wynik finansowy, więc takiej uchwały się nie podejmuje. To jest zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych. Tu nie mamy nic do ukrycia, zaznaczam, w tej uchwale budżetowej, którą państwo otrzymaliście, praktycznie zmiany są to tylko i wyłącznie dotacje. Więc te zmiany nie powodują zmiany WPF-u i dlatego ta uchwała zostaje propozycja wycofania z porządku obrad. Dobrze, dziękuję bardzo. Proszę państwa, czy są jeszcze jakieś uwagi do programu?
Nie widzę. Przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa jest za przyjęciem porządku obrad? Rozumiem, z proponowanymi poprawkami. Pan Chocian Józef. Czubacki Bogumił. Jestem za. Świgliński Wojciech. Za. Dobrzyński Bogdan. Za. Gajda Robert. Za. O, przepraszam, panią Wandę minął. Dragan Wanda. Jestem za. Głuchowski Tadeusz. Za. Gonta Jolanta. Za. Janiak Daniel. Za. Kieszkowski Andrzej. Za. Kopka Filip. Nie ma. Lewandowski Sylwester. Jestem za. Łopata Jan. Łopata Jan. Wyłączył mikrofon. Ale może słuchawki ma włączone. Łopata Jan. Pawłowska Anna. Jestem za. Staszkiewicz Agnieszka. Jestem za. Rozkosz Aneta. Jestem za. Samson Bożena. Sowińska Agnieszka nieobecna. Szlaga Iwona. Dziękuję. Zieliński Dariusz. Zielski. Jestem za. Zielski. Żelichowski Jerzy. Wstrzymałem się. Dobrze, dziękuję. Proszę Państwa, a jeszcze nie dodałem, że te punkty, pomijąwszy ten punkt A, będą kolejno A, B, C, D. Józef Chocian. Pan Łopatak mógł nie głosować, proszę Państwa. Ja, czy pan Łopata mnie słyszy? Pan Chocian. Czy pan Chocian mnie słyszy? Czy panowie mnie słyszą? No. Proszę Państwa, przechodzimy, zanim przejdziemy do punktu trzeciego, chciałbym oddać głos panu dyrektorowi Jakubowskiemu, Konradowi, o sprawozdanie, co dzieje się w naszym DPS-ie w Młodzieszynie. Bardzo proszę. Proszę Państwa, jak do Państwa dotarło na pewno, dobrze? Ze środków masowego przekazu w naszym DPS-ie niestety jest koronawirus. Do tej sytuacji, która nas w pewnym sensie zaskoczyła, przygotowaliśmy się od marca. Poczęte zostały te wszystkie działania, takie jak izolatki dla powracających ze szpitala, jak zakaz odwiedzin, jak zakaz wychodzenia, jak zakupienie wszystkich środków ochrony, kombinezonów, maseczek, zakaz pracy dla personelu więcej niż jednej placówce i liczyliśmy, że te sytuacje w jakiś sposób ochronią nas. Niestety 12 listopada okazało się, że mamy dużo osób chorych, chociaż przez cały okres czasu od marca codziennie była mierzona temperatura osobom, które wchodziły, chodzi o personel, i wychodziły z tego. Poza tym dwa razy dziennie była mierzona temperatura wszystkich mieszkańców i te temperatury powyżej 37 wszystkie były zapisane i zapisywane i na to była natychmiastowa reakcja i w momencie, kiedy pojawiła się pierwsza sytuacja, pierwsza osoba, którą zaczęto podejrzewać o koronawirus, te temperatury również były bardzo normalne, bardzo normalne. 12 listopada były wyniki testów i okazało się, że 16 osób, to jest 10 opiekunów, 4 pokojowe i 2 pielęgniarki, są dodatnie, czyli są zarażone. 15 osób jest minusowych, ale jest kwarantannie. Są to osoby, które stykały się po prostu z osobami zarażonymi. Nagle zniknęła 3/4 personelu
bo wszyscy poszli albo w kwarantannę, albo w izolację. Natomiast na COVID-19 zarażonych jest 45 mieszkańców. Natychmiast porobiliśmy odpowiednie działania, to znaczy mieszkańcy zostali zarażeni oddzielnie. Mieszkańcy zarażeni na jednym piętrze, na parterze, mieszkańcy zdrowi na górze. Zaczęło obowiązywać pozostanie w pokojach. Posiłki do pokoi nosili pracownicy. I od 12 nastąpił taki bardzo ostry, przedtem od marca istniały, trzeba było nosić, i personel nosił maseczki i rękawiczki, natomiast tutaj trzeba nosić pełne z tego, to znaczy kombinezony, gogle, rękawiczki i przyłbice. To jest obowiązkowy strój każdego wchodzącego na teren mieszkalny DPS-u. Natychmiast zastosowaliśmy, czyli ciągnęliśmy monitorowanie stanu zdrowia, temperaturę, pomiary pulsometrem, co jest też bardzo ważne, i stałe nawadnianie mieszkańców oraz stały kontakt z lekarzem. Dużo tutaj nam pomagał pan dyrektor Skowronek, pan doktor Troszczanowicz, osoby, które opiekowały się w czasie tej sytuacji ciężkiej, opiekowały się naszymi mieszkańcami i wspomagały nas. Chcę jeszcze powiedzieć, że to była bardzo trudna sytuacja, bo nagle zniknęli wszyscy ludzie, większość ludzi, która pracowała na terenie w bezpośrednim kontakcie z mieszkańcami. Trzeba było sobie jakoś radzić. Wykonałem kilka telefonów do moich pracowników i kilkoro z nich zgodziło się odbyć kwarantannę, ci zdrowi, na terenie DPS-u, zostawić rodziny i przyjść tutaj do swoich mieszkańców i tutaj im pomóc. I jestem im za to wdzięczny i wszyscy są za to wdzięczni i będę im to zawsze pamiętał do końca życia, ponieważ wspomogli nas i wspomogli placówkę w takiej bardzo trudnej sytuacji. Szczególnie te pierwsze dni były trudne, ponieważ już w następnych udało mi się pozyskać 3 żołnierzy z WOT-u, z Obrony Terytorialnej, z Brygady z Płocka. To już było lżej i powoli te sytuacje, które były takie niewyjaśnione, zaczęły się wyjaśniać. Obecnie również zwróciłem się, oczywiście o tym wszystkim informowałem moich przełożonych, panią starostę. Pani starosta poszła nam na tyle na rękę, że pozwoliło nam dotrudnić ludzi w takiej sytuacji, kiedy jest ciężko. Bo naprawdę te osoby, które... Poprzym głos. Halo? Nie wiem, dlaczego głosują za przecież. A, no nie rozumiem. Dobrze, no. Coś tam słyszę, nie tego. Wszystkie te osoby, które pracowały na miejscu, które zgłosiły się, które mieszkały na miejscu, jednak nie były w stanie tak dokładnie dać tyle opieki, na ile potrzeba, na ile trzeba było, ponieważ mamy naprawdę dużo osób leżących. Ja nie mówiłem, może powinienem to powiedzieć, może, że mamy na terenie, że mamy w tej chwili 93 osoby w DPS-ie, 57 mężczyzn i 36 kobiet. W szpitalu są aktualnie 3 osoby. Dwie są właśnie z COVID-em, a jedna krążenie. Praktycznie taki stan takiego zagrożenia trwał, dopóki nie dotrudniłem 3 osób. Są to 3 osoby, młode osoby, które przyszły pracować jako opiekunki. Czyli wykonywać te takie podstawowe prace pod kierownictwem tych pracowników, którzy są na miejscu, razem, znaczy nawet nie pod kierownictwem, razem z nimi, żeby się nauczyć. Doskonale to zdaję sprawę i te 5 osób pracuje za te słynne 7 tysięcy złotych. To nie jest tak dokładnie 7 tysięcy złotych, bo to trzeba wypracować 192 godziny, żeby te 7 tysięcy złotych zarobić, a poza tym to jest ciężka praca. Pewno państwo są zainteresowani, czy było dużo chętnych. No było dużo chętnych, ale większość chętnych interesowały pieniążki, a nie praca. A praca w DPS-ie i praca bezpośrednio w kontakcie z chorymi jest pracą bardzo ciężką i odpowiedzialną.
No i duża część no, po prostu zrezygnowała, ponieważ ja ustalałem tak grafiki, żeby to było przede wszystkim dawało jakieś konkretne efekty, a nie tylko pieniążki. Te osoby, które pracują, tam pracuje w tej chwili 5 osób, jest zatrudniłem na krótki okres czasu, ponieważ liczę i w tej chwili powoli to się sprawdza, powoli ludzie wracają ze zwolnień. Te osoby zarażone, które z naszych pracowników, z tych 16, no jeszcze są na zwolnieniach, ponieważ jednak COVID, mimo tego, że część z nich przeszła bardzo w miarę tak spokojnie, bez żadnych tam nadzwyczajnych, bez respiratorów, prawda, jednak bardzo osłabia ludzi. Ludzie są bardzo osłabieni i trudno, żeby zaraz po kilku tam dniach przychodzili do pracy. 22, czyli praktycznie na zakończenie już tej kwarantanny w DPS-ie. Aha, co jeszcze ważne chcę powiedzieć. Wśród tych 45 osób większość była bezobjawowa. Większość przychodziła to bardzo lekko. Panie, które mają po 90 parę lat, czy jedna pani 99 nawet, no praktycznie w ogóle nie miała objawów. Dużo tych osób było tego typu. Troszkę młodsi przechodzili to jakiś tam jeden dzień gorączki, drugi dzień gorączki. De facto codziennie ta gorączka jest mierzona dwa razy dziennie nawet i saturacja i tak dalej. Z informacji, które otrzymałem, to takich stanów podgorączkowych to było bardzo mało. Temperatura 38 czy troszkę więcej, to już wzywaliśmy NPL i na miejscu to było usuwane. Część mieszkańców, duża część, którzy bardziej gorączkowali, otrzymywali kroplówki, także że tutaj bardzo dbaliśmy o nich. Bardzo dobry efektem była rotacyjna praca, w której pracowała kuchnia na przykład i kuchnia na szczęście zupełnie nie była zarażona, prawda, nie z tego. I to jest, i pracuje w dalszym ciągu w tym systemie rotacyjnym tak, że nie skontaktują się nawet zespoły ze sobą, tylko przychodzą co dwa dni do pracy, nie wchodzą na teren zakażony. Ten teren zakażony w tej chwili się zmniejszył do 12 osób, ponieważ nasz sanepid 22 zrobił jeszcze raz wymaz tym uczestnikom, tym mieszkańcom, którzy byli ujemni, czyli byli zdrowi. No wśród tych zdrowych znalazło się 12 osób jeszcze chorych. Jak? Trudno powiedzieć. To poprzednio przed tym nie wiedzą, więc są oddzieleni, są zupełnie, ten reżim sanitarny jest utrzymany. Jak to znieśli mieszkańcy? Od samego początku to są ludzie dorośli w sumie. No, rozumieli tą całą sytuację, wiedzieli, że poza tym DPS Młodzieszyn to jest ich dom. Większość z nich no, jest w takiej sytuacji zdrowotnej, że nie jest w stanie się tam dalej przemieszczać i tak dalej. Także oni sobie tam spokojnie w tym domu, nawet z tymi restrykcjami niewychodzenia z pokoju, czy rzadkiego wychodzenia z pokoju, prawda, doskonale radzą. No, bardzo tęsknią za świętami, więc święta na pewno będą. I myślę, że sytuacja w tej chwili przy tej dużej pomocy ze strony starostwa, te 5 osób dotrudnionych na umowę zlecenie, one są zatrudnione na 2-3 tygodnie, plus do tego powoli wracający ozdrowieńcy, no sytuację dużo poprawia i myślę, że to jak w jakiś sposób przejdziemy, chociaż to jest tak paskudna choroba, że ona wszędzie się przeciśnie. W naszej sytuacji praktycznie my robiliśmy wszystko, żeby się nie zakazić. Każdy z mieszkańców, który w lato czy w poprzednim okresie przed tym zakażeniem, który jechał do szpitala, czy jechał na zabieg, czy tak dalej, po powrocie był izolowany w izolatce i 10 dni w tej izolatce mieszkał, prawda, żeby nie przenieść z zewnątrz. No mimo wszystko nie ustrzegliśmy się tego. No każdy z nas może się otrzeć o to, o tą chorobę i coraz więcej jest. Myślę, że sytuacja
będzie się powoli wyjaśniać, już się wyjaśnia, już nie ma zagrożenia takiego, że nie ma komu tam obsłużyć, prawda, mieszkańców. Chociaż byli obsłużeni, ale to trwało dłużej z dużym obciążeniem dla pracowników. No i nie wiem, czy mnie słuchają, a jak mnie słuchają moi pracownicy, no to im bardzo dziękuję za to, co zrobili do tej pory, a szczególnie tym, którzy przyszli do pracy tutaj wtedy, kiedy było naprawdę bardzo ciężko. Dziękuję bardzo. Tak? To co, mam wyłączyć się? Czy pani starosta, bardzo proszę. Tak? Wow, gdzie to jest? A tutaj. Czy pani starosta chce zabrać głos? Tak, tak. Bardzo proszę. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, panie dyrektorze, bardzo serdecznie chciałam panu i na pana ręce podziękować wszystkim pracownikom DPS-u. Chciałam podziękować panu za te telefony mimo późnych pór, mimo tego, że był pan po kilkudziesięciu godzinach pracy, zawsze mogliśmy porozmawiać, mogliśmy podjąć jakieś działania. Serdecznie dziękuję panu, pana pracownikom, również pracownikom tym, którzy na co dzień zatrudnieni są w biurze, bo wiem, że oni również zostali zaangażowani mniej czy bardziej bezpośrednio w pomoc mieszkańcom. To wszystko razem spowodowało, że udało się ten najtrudniejszy czas przetrwać. Proszę państwa, ja chciałam jeszcze tutaj powiedzieć jedną bardzo ważną rzecz. Wydawało nam się, że powinny się jakieś osoby w ogóle same zgłosić.
internetu dla starostwa, co spowodowało, że po prostu nie ma w ogóle internetu i tutaj te osoby, czy tam przewodniczący nie mógł po prostu podłączyć się do internetu, dlatego został wyłączony z sesji. Możemy kontynuować. Teraz tak, ponownie. Jest to przywracane. Po krótkiej przerwie wznawiamy. Bardzo proszę, pani starosta, czy panią tam prosimy. No, chciałam jeszcze tylko podsumować, jeszcze raz serdecznie podziękować, że udało się nam w taki sposób to wszystko przetrwać, że z trudem, ale pozyskaliśmy osoby, które chętnie przyszły, mówię chętnie, bo tak jak pan dyrektor powiedział, to są osoby, które pracują, ich zakres obowiązków jest bardzo szeroki, ciężko pracują, ale cieszę się, że się sprawdzają i że po prostu ta pomoc nadeszła w odpowiednim czasie. Także raz jeszcze dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę państwa, taka sytuacja może nastąpić od czasu do czasu z racji tego, że w całym Sochaczewie od godzin rannych jest problem z internetem. Szanowni państwo. Widzę, że nie ma więcej pytań. Czy są jakieś pytania jeszcze do pana dyrektora? Nie ma. Dziękuję bardzo. Proszę państwa, przechodzimy do punktu trzeciego. Przyjęcie porządku obrad. Porządek został zawiadomienie o sesji. Protokół. Protokołu, dobrze. Protokół był umieszczony na BIP-ie i wyłożony do wglądu. Do chwili obecnej nie ma żadnych uwag co do protokołu, czy są ze strony państwa jakieś uwagi. Nie widzę. Proszę państwa do głosowania. Chocian Józef. Wstrzymuję się. Nie było mnie na sesji. Dobrze. Świkliński Wojciech. Za. Pan Czubacki Bogdan. Za. Pan Świkliński Wojciech za. Dobrzyński Bogdan. Za. Dragan Wanda. Za. Grajda Robert. Za. Głuchowski Tadeusz. Za. Gonta Jolanta. Za. Janiak Daniel. Jestem za. Pieszkowski Andrzej za. Kropka Filip nieobecny. Lewandowski Sylwester. Jestem za. Łopata Jan. Pawłowska Anna. Jestem za. Staszkiewicz Agnieszka. Jestem za. Rozkosz Aneta. Jestem za. Samson Bożena. Trzymała się. Sowińska Aneta. Nieobecna. Szlaga Iwona. Trzymała się. Zielski Dariusz. Jestem za. Dziękuję. Żelichowski Jerzy. Jestem za. Dziękuję bardzo. Protokół został przyjęty, proszę państwa. Mogę, panie przewodniczący, słowo? Bardzo proszę. W jakiej sprawie? W dwóch kwestiach związanych z protokołem. Przede wszystkim chcę bardzo podziękować Biuro Rady za takie bardzo rzetelne protokołowanie sesji, a panu przewodniczącemu za wyrażenie zgody na publikowanie tych protokołów na BIP-ie starostwa,
co umożliwia radnym zapoznanie się z tym protokołem przed sesją i świadomym głosowaniu później już podczas sesji. Dziękuję. O, dziękuję. Dziękuję bardzo, panie radny. Po tylu czasu pan mi się teraz przydał, proszę, panie radny. Panie, bardzo serdecznie panią dziękuję. Ja wiem, jak panie ciężko pracowały. Panie do domu nosiły materiały i przepisywały. I to jest bardzo, bardzo, bardzo ciężka praca. Wielogodzinna i bardzo się cieszę, że panie zdążyły i zostało głosowane. Dziękuję, panie radny, za tak dobrą podpowiedź. Naprawdę panie się napracowały. My tu sobie dyskutujemy, rozmawiamy, a panie później mają ciężką pracę. Także serdecznie dziękuję i panią też serdecznie dziękuję. Proszę państwa, przechodzimy do punktu 5. Rozpatrzenie projektu uchwał w sprawie A. Zmiany uchwały budżetowej powiatu sołaczewskiego na rok 2020. Prosimy panią skarbnik Teresę Pawelak o sprawozdanie uchwały. Bardzo proszę. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Państwo. Zmiany zawarte w projekcie uchwały polegają na zwiększeniu planu dochodów i planu wydatków o kwotę 247 688 zł. Na podstawie decyzji wojewody mazowieckiego zwiększa się plany dochodów, no i oczywiście wydatków, o kwotę 243 408 zł z przeznaczeniem na zadania z zakresu administracji rządowej, to jest realizację zadań z zakresu geodezji i administracji 6732 zł na uzupełnienie wydatków związanych z epidemią choroby COVID dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej 203 042 zł. Ja tutaj od razu się odniosę do tej kwoty. W tej kwocie 105 tysięcy są to środki przeznaczone na wydatki i zakup pralnicy i namiotu pneumatycznego. Pozostała kwota to są środki przeznaczone na wydatki bieżące. Na realizację dodatku wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci, rodziny zastępcze, tutaj na podstawie decyzji wojewody zwiększamy o 33 634 zł plan. Ale również na podstawie decyzji wojewody ulegają zmiany planu o zmniejszenia kwot. W rozdziale składki na ubezpieczenie zdrowotne tu mamy zmniejszenie w wysokości 10 369 zł. I to jeśli chodzi o składki ubezpieczenia zdrowotnego, tu mamy Dom Dziecka i Powiatowy Urząd Pracy. Zmniejsza się również dodatek świadczeń na uralnienie dotacji Dobry Start. Tu jest kwota 1200 zł i dotacji zmniejszenie w domu na Dom Dziecka 26 151 zł. Na podstawie zaakceptowanego wniosku złożonego do Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 42 tysiące zł z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności DPS-u związane z zabezpieczeniem jednostki przed wzrostem zakażeń na chorobę COVID. I tutaj jeszcze uzupełnię, że tu, żeby pozyskać te 42 tysiące zł, musieliśmy zabezpieczyć wkład własny w wysokości 10 tysięcy zł. Wprowadza się zadanie inwestycyjne pod nazwą zakup pralnicy i namiotu przeznaczonego, namiotu pneumatycznego przeznaczonego dla Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej. Wcześniej mówiłam właśnie o tej kwocie, to jest 105 tysięcy. Tu wojewoda nie zaznaczył nam, ile ma kosztować pralnica, ile ma kosztować namiot pneumatyczny. Jest to kwota ogółem. I jeśli chodzi o wysokość wydatków, to rozstrzygnie przetarg. No i korzystając z tego, że są tu zmiany budżetowe, urealnia się plany finansowe jednostek poprzez przesunięcia środków pomiędzy paragrafami, które nie, jako ogólnie wysokość środków w danej placówce nie ulega zmianie. I proszę państwa, mamy jeszcze autopoprawkę, którą państwo wczoraj żeście dostali, ale to tylko dlatego, że wpływają decyzje wojewody, jest to koniec roku, z godziny na godzinę.
I w związku z tym ta autopoprawka była dopiero Państwu przesłana wczoraj po południu. Jest to autopoprawka zarządu do powiatu do projektu uchwały w sprawie zmian tejże uchwały. Na podstawie decyzji wojewody zwiększa się plan w paragrafie dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu. Jest to tu kwota 154 tysiące złotych, tak zwana aktywna tablica. I ja zaraz od razu tu się odniosę, na co są te środki przeznaczone. A więc mianowicie te środki są przeznaczone na zakup laptopów dla placówek oświatowych, dla wszystkich typu szkół, liceum, technikum, branżowa. Każda z tych szkół dostanie środki do dyspozycji dyrektora, gdzie będą realizowane te zakupy. Na podstawie decyzji wojewody mazowieckiego zwiększa się plan dotacji celowych. Tu mamy inspektorat nadzoru budowlanego 8 tysięcy, wydatki bieżące. Również na wydatki bieżące, konkretnie dla zakresu geodezji i kartografii 7 tysięcy. 36 tysięcy zwiększamy wpływy w Powiatowym Urzędzie Pracy z tytułu pozwoleń za pracę dla cudzoziemców. I te środki oczywiście zwiększają wydatki po stronie tejże placówki, bo są wypracowane przez tą placówkę i zgodnie z przepisami są przeznaczone na wydatki w Powiatowym Urzędzie Pracy. Na podstawie pism z jednostek urealnia się plany finansowe i tu mamy Urząd Pracy, urealnienie środków poprzez przesunięcie między paragrafem, to jest kwota 1549 zł, urealnienie planu finansowego w Powiatowym Nadzorze Budowlanym, kwota 16 747 zł, urealnienie planu w Powiatowym Zarządzie Dróg, jest to kwota 339 tysięcy. Jest to zabezpieczenie na zadanie inwestycyjne pod nazwą zakup samochodu ciężarowego dla potrzeb Powiatowego Zarządu Dróg w Sochaczewie. Jak Państwo sobie przypominacie, na poprzednich sesjach było takie stopniowe zwiększanie na to zadanie środków po 10, po 20 tysięcy. Teraz po analizie w tejże placówce są oszczędności i żeby po prostu koniec roku można było rozstrzygnąć przetarg, skorzystać z tych promocji na koniec roku, urealnia się zakup w tym zadaniu. Na podstawie pisma w Domu Pomocy Społecznej urealnia się plany finansowe poprzez przesunięcie między paragrafami na kwotę 58 tysięcy, ale również, proszę Państwa, zwiększa się plan finansowy tejże placówki, jak było wcześniej mówione, na paragraf wydatków umowy zlecenia i tutaj wpisujemy kwotę 66 999 zł. Jest to propozycja wysłana przez DPS w Młodzieszynie i taką kwotę zapisujemy po stronie wydatkowej. Zwiększamy również plan dochodów w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie o kwotę 6398 zł. I to są wszystkie zmiany, jakie zostały zawarte w tymże projekcie uchwały i autopoprawce. Dziękuję za uwagę. Dziękuję bardzo. Czy otwieram dyskusję? Bardzo proszę, pan Jerzy Żelichowski. Komisja budżetowa. Mam pytanie do pani skarbnik. Jaka była zatem przyczyna wprowadzenia do zawiadomienia o sesji punktu o zmianach w WPF-ie, skoro okazało się dzisiaj, że nie ma żadnych konsekwencji? Po co zatem ten punkt pojawił się w porządku sesji, a z kolei poza zawiadomieniem niestety projektu uchwały radni nie otrzymali. Jeśli to jest wyjaśnieniem, no to nie rozumiem, dlaczego w ogóle ten punkt znalazł się w zawiadomieniu do radnych. Boże, jakie to trudne do zrozumienia. Dla niektórych radnych zapewne to jest trudne zrozumieć, skąd taka sytuacja się bierze. Ale jeśli zawiadamiamy radnych i przekazujemy materiały, no to powinno to być w komplecie zrobione, albo nie wkładać było tego punktu w ogóle do zawiadomienia. Drugie pytanie do pani skarbnik mam następujące. W protokołach zarządu
powiatu znalazła się taka informacja, że zarząd będzie albo już rozstrzygnął, albo będzie rozstrzygał prace rozbiórkowe budynków na tyłach starostwa i w pobliżu, powiedzmy tam na działkach Zespołu Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Ustawicznego. Ta kwota na rozbiórkę opiewa na 88 tysięcy. Gdzie w budżecie tę kwotę mogę znaleźć, pani skarbnik? Już odpowiadam na pierwsze pytanie, jeśli chodzi o... Nie, na WPF, pani skarbnik, bardzo proszę, żeby pani nie odpowiadała radnemu, bo większością głosów radnych WPF punkt A został zdjęty i proszę nie dyskutować nad sprawami niemerytorycznymi. Bardzo proszę odpowiedzieć na punkt drugi. Tamtego punktu już nie ma. Decyzją radnych zdjęliśmy go z obrad. Dziękuję bardzo. I szanowni państwo, odpowiadam na drugie pytanie, jeśli chodzi, gdzie są w budżecie. Proszę państwa, w budżecie jest taki paragraf jak 4210. Jest to paragraf zakup materiałów i usług. W tym paragrafie mieszczą się wszystkie wydatki, również wydatki na prace rozbiórkowe, bo nie ma wyodrębnionego paragrafu na prace rozbiórkowe. Jest wyodrębniony paragraf na prace remontowe, natomiast prace rozbiórkowe mieszczą się w paragrafie 4210. W tym paragrafie w związku z tym, że w związku z pandemią, oszczędnościami mamy środki, więc tu na sesji nie było potrzeby, żebym dodatkowo zwiększała środki na tym paragrafie. Podpisując umowę była analiza budżetu, czy mamy środki zabezpieczone, i dlatego była podpisana umowa. Dziękuję bardzo. Pani Agnieszka Ptaszkiewicz, bardzo proszę. Ja nie zgłaszałam się, żeby się wypowiadać i zadać pytania. Nie zgłaszałam. To ja w tej chwili u pani rączkę opuszczałem. No dobrze, może przypadek. Czy są jeszcze jakieś pytania? Komisja czy są budżetowa. Jakieś pytania? Nie widzę. Proszę bardzo pana Jana Łopatę. Słyszymy? Tak. Słychać mnie? Komisja budżetowa obradowała z racji, że nie ma pani przewodniczącej. Bardzo proszę o opinię Komisji Budżetowej. Proszę bardzo, witam wszystkich. Proszę państwa, w dniu wczorajszym mieliśmy spotkanie Komisji Budżetowej. Były 4 osoby, jednej było brak. 4 osoby były za i komisja pozytywnie opiniuje wnioski. Dziękuję bardzo. Dobrze. Obydwa rozumiem, bo tam jeszcze na drugim wnioskiem żeście obradowali. Tak. Dobrze, dziękuję bardzo. Dziękuję. Proszę państwa, przechodzimy do głosowania nad uchwałą 5A, zmiany uchwały budżetowej powiatu sochaczewskiego na rok 2020. Pan Chocian Józef. Za. Dziękuję. Czubacki Bogumił. Za. Świkliński Wojciech. Za. Dobrzyński Bogdan. Za. Dragan Wanda. Za. Gajda Robert. Jestem za. Głuchowski Tadeusz. Za. Gonta Jolanta. Za. Janiak Daniel. Jestem za. Pieszkowski Andrzej jest za. Kopka Filip nieobecny. Lewandowski Sylwester. Jestem za. Dziękuję. Łopata Jan. Tak jak wyżej, jestem za. Dziękuję. Pawłowska Anna. Jestem za. Taszkiewicz Agnieszka. Jestem za. Rozkosz Aneta. Jestem za. Samson Bożena. Sowińska Aneta nieobecna. Szlaga Iwona. Dziękuję. Zielski Dariusz. Jestem za. Dziękuję. Żerychowski Jerzy. Wstrzymałem się. Dziękuję. Proszę państwa, przechodzimy do punktu 5b. Uchwalenie programu współpracy powiatu sochaczewskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, w którym mowa w artykule 3 ustęp 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego
i wolontariatu na 21 rok. Bardzo prosimy pana sekretarza. A jeszcze zanim zaczniemy, serdecznie witam pana mecenasa, który z nami uczestniczy, który obsługuje kancelarię, kancelaria obsługuje nasz tu powiat, pana mecenasa Pawła Drewniaka. Bardzo serdecznie witam pana mecenasa na dzisiejszej sesji. Teraz bardzo proszę, oddajemy głos panu sekretarzowi. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Państwo. Zarząd powiatu przedstawił państwu uchwałę w sprawie uchwalenia programu współpracy powiatu sochaczewskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w artykule 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Zanim przedstawiono ten program, zostały przeprowadzone konsultacje społeczne w okresie od 23 października do 2 listopada 2020 roku w celu poznania opinii na temat wyżej wymienionego projektu organizacji pozarządowych i podmiotów, o których mowa w artykule 3 ust. 3 wyżej wymienionej czy wyżej przywołanej ustawy. Ogłoszenie o konsultacjach wraz z formularzem do zgłaszania uwag w ramach prowadzonych konsultacji oraz projekt programu współpracy powiatu sochaczewskiego znajdował się na stronach powiatu sochaczewskiego, na stronach BIP-u oraz tablicy informacyjnej Urzędu Starostwa. W toku konsultacji wpłynęły dwa formularze. Pierwszy z nich od Porozumienia Organizacji Pozarządowych Powiatu Sochaczewskiego z wnioskiem o dodanie w rozdziale 5 programu punkt 2 od punktu o nazwie zadania priorytetowego działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych. Natomiast druga uwaga pochodziła z Fundacji Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera z wnioskiem o dodanie w rozdziale 5 punkt 2 podpunktu o nazwie zadania priorytetowego działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Po rozpatrzeniu zgłoszonych wniosków Zarząd Powiatu Sochaczewie na posiedzeniu w dniu 6 listopada 2020 roku zdecydował, żeby projekty programu współpracy Powiatu Sochaczewskiego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami w artykule 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie pozostawić bez zmian. Uzasadnienie, dlaczego pozostawiam program bez zmian, brzmi w sposób następujący. Wniosek Porozumienia Organizacji Pozarządowych Powiatu Sochaczewskiego nie został uwzględniony, gdyż konsultowany program współpracy Powiatu Sochaczewskiego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w artykule 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2021 w zadaniach priorytetowych wskazał kilkanaście kluczowych sfer działalności planowanych w 2021 roku. Jednakże biorąc pod uwagę dynamicznie rozwijającą się sytuację epidemiologiczną w kraju, wywołaną wirusem COVID-19. Zakres ten z pewnością zostanie zawężony do działań prozdrowotnych. Rozszerzenie w chwili obecnej programu współpracy o kolejne zadania nie znajduje uzasadnienia, gdyż w wyżej wymienionej sytuacji koniecznością staje się koncentracja środków na określone działania z zakresu ochrony zdrowia, a w szczególności związane z zapobieganiem i przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Zarząd Powiatu Sochaczewie będzie głównie kładł nacisk na działania w zakresie pomocy osobom chorym, starszym oraz niepełnosprawnym, które mają problem z radzeniem sobie w warunkach panującej epidemii. Natomiast uzasadnienie co do wniosku Fundacji Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera nie zostało uwzględnione, gdyż zgłoszone zadanie priorytetowe działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym mieści się w zakresie właśnie zaproponowanych przez Zarząd Powiatu zadań priorytetowych, a mianowicie w zadaniach pod nazwą pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównanie szans tych rodzin i osób, jak również działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym oraz ochrona zdrowia. Wobec powyższego nie ma potrzeby wprowadzania tego zadania do programu. I projekt uchwały jest w tej formie. Nie słychać pana przewodniczącego. Komisja. O, otwieram opinia dyskusję. Komisji pozytywna.
Bardzo prosimy panią Anię Pawłowską o opinię w komisji. Bardzo proszę. Opinia komisji. Wczoraj obradowała komisja w czteroosobowym składzie. Opinia komisji pozytywna. Dziękuję. Obydwie uchwały pozytywnie? Tak, panie przewodniczący, obydwie pozytywnie. Dziękuję bardzo. Nikogo nie widzę w dyskusji. Przechodzimy do głosowania. A pan Jerzy Żelichowski. Nie, nie, pani Agnieszka Ptaszkiewicz chyba wcześniej przede mną się zgłosiła. No bardzo proszę, pani Agnieszko. Ale pan też jest w dyskusji? Tak, jestem. Też bardzo. Panie przewodniczący, czy mogę? Panie przewodniczący, tak, szanowni proszę. Państwo. Zrobiłam taką analizę tego, jak wyglądała współpraca w ostatnich 10 latach powiatu z organizacjami i no, z przykrością muszę stwierdzić, że z roku na rok te środki, które są przeznaczone na współpracę, są niższe. Jeszcze w 2010 roku było to 40 tysięcy i zostało złożonych 14 ofert. A już kolejne lata to i 10, i 7, i mniej. Od 2017 roku praktycznie mamy tendencję zniżkową i też poziom, jeżeli chodzi o wartość środków przeznaczonych na program współpracy, to kwota 25 tysięcy i coraz mniej ofert, 3-4 oferty w 2017 i 2018 roku, w 2019 było 6, w tym jedna organizacja nie przystąpiła do konkursu. Natomiast w ostatnim 2020 roku były oczywiście przeznaczone 25 tysięcy, były złożone 3 oferty, ale 5 tysięcy z tych środków przeznaczonych nie zostało wykorzystanych. Wszystkie ogłoszone w ostatnich latach konkursy to przede wszystkim konkursy w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i zjawiskom wykluczenia społecznego w formie wsparcia realizacji zadania i głównie są to 4 zadania i tak naprawdę wniosek wysuwa się jeden, że cel programu, główny cel programu, którym jest wspieranie organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego w realizacji ważnych celów społecznych oraz budowanie partnerstwa, a także stworzenie warunków do efektywnego współdziałania organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego z organami powiatu, no to ten cel jakby w mojej ocenie nie do końca spełnia ten program. Ja zapoznałam się bardzo dokładnie z dokumentem i w rozdziale 7, który określa sposób i ocenę realizacji programu, jest zapisane w ustępie 3, że bieżący monitoring realizacji programu wykonują poszczególne wydziały starostwa oraz jednostki organizacyjne powiatu. I miałabym taką sugestię, żeby właśnie taki monitoring przeprowadzić, ponieważ jak gdyby pokazać mierniki efektywności tego programu, a miernikami tymi są, pozwolę sobie tutaj zacytować, liczba organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego, wyrażających wolę podjęcia się współpracy z powiatem, liczba organizacji prowadzących działalność pożytku, które podjęły się współpracy, wysokość środków finansowych przeznaczonych z budżetu powiatu oraz jednostek organizacyjnych na realizację tych zadań, liczby osób będących adresatami poszczególnych działań, liczba wspólnych przedsięwzięć podejmowanych przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego i powiat, a także wysokość środków finansowych pozyskanych wspólnie przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego i powiat ze źródeł zewnętrznych. W mojej ocenie no, taki monitoring byłby niezwykle pomocny, żeby przyszłoroczny konkurs na realizację zadań publicznych dla organizacji pozarządowych w powiecie przybrał taką formę, w której te zadania, które będą zlecane, będą adekwatne do potrzeb zarówno powiatu, jak i możliwości organizacji działających w powiecie. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Pan Jerzy Żelichowski. Dziękuję, panie przewodniczący, Wysoka Rado. No, bardzo jestem zadowolony z faktu, że przynajmniej połowę mojej wypowiedzi nie muszę powtarzać po pani radnej Agnieszce Ptaszkiewicz, która wypowiedziała
praktycznie część moich kwestii, ale no, zostają jednak jakieś elementy, które chciałbym teraz poruszyć. Pierwszy to przejrzałem rzeczywiście ten program i chcę dostrzec i podkreślić to, że no nie jest on już po raz pierwszy kopiuj wklej dokumentem z poprzednich lat. Jednak redagowano ten dokument, troszeczkę go powiedzmy już korygując i ku mojemu no, troszkę zaskoczeniu nie mogłem się doszukać konkursu na zbiórkę makulatury i puszek metalowych, które z tego programu po raz pierwszy po wielu latach zniknęły. Oczywiście troska o ekologię nadal pozostaje w tym programie, to bardzo dobrze. Natomiast myślę, że no, życie się toczy i zmiany pewne następują i fakt, że takie zadania, jakie były zapisane do współpracy z organizacjami pozarządowymi, a żadna z organizacji praktycznie tego nie robiła, tylko starostwo w szkołach organizowało ten konkurs, no to nie do tego programu. Oczywiście to działanie i ten element tutaj po prostu pasował. Więc tutaj jakby pozytywne jest to, co w tej chwili chcę powiedzieć. Natomiast w drugiej części już mojej wypowiedzi to chcę bardzo mocno tutaj jakby dodać jeszcze wypowiedzi pani radnej wagi, że rzeczywiście tych priorytetowych zadań w tym programie jest wiele, są wszystkie bardzo istotne, tyle tylko, że na ich realizację państwo z uporem od lat przeznaczacie najmniejsze pieniądze chyba na Mazowszu do współpracy z organizacjami pozarządowymi. No 25 tysięcy złotych, które było 10 lat temu przez ówczesny zarząd proponowany, co też krytykowałem, dzisiaj jest na tej samej wysokości. No, jest inflacja, są powiedzmy organizacje pozarządowe w tej chwili coraz bardziej dynamiczne i w wielu obszarach przejmujące skutecznie zadania samorządowe. W naszym programie, przynajmniej w tej kwocie, doceniania tego faktu nie dostrzegam. A jeśli w tym samym czasie dzieją się takie rzeczy jak 52 tysiące zmarnowane przy domu dziecka w Giżycach, 77 tysięcy przy budynku w CKU i teraz jeszcze 88 tysięcy idzie na rozbiórkę tego wszystkiego, żeby jakby zatrzeć te ślady tych pożarów i tej niegospodarności, która się zdarzyła, to są kwoty, które, no wybaczcie państwo, ale jeśli nie ma ich na organizacje pozarządowe i współpraca, a jest w taki sposób lekką ręką ta kasa praktycznie gdzieś tam wydawana, to dla mnie to jest po prostu kompromitujące. No nie możecie, proszę państwa, tkwić w takiej no uwłaczającej wręcz kwocie 25 tysięcy złotych i proszę was, zreflektujcie się, no bo to po prostu przynosi wstyd naszemu samorządowi. Będę zdecydowanie przeciwny takiemu dokumentowi, bo to po prostu nie powinno w ten sposób wyglądać. Co do efektywności, to tutaj wypunktowała pani radna perfekcyjnie temat. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, pani starosta Jolanta Gąb. Panie przewodniczący, Wysoka Rado. Zacznę najpierw od wypowiedzi pana radnego Żelichowskiego z jego tutaj pouczeniami, połajankami. Panie radny Jerzy Żelichowski, jest pan ostatnią osobą na tej sali, która może mówić o niegospodarności, która może mówić o tym, że pieniądze są nie tak wydawane, że są straty dla powiatu. Ja chciałam panu przypomnieć kadencję powiatu, kiedy był pan wicestarostą i były sprzedawane za bezcen mieszkania przy ogrodniku. I pytam pana, gdzie pan wtedy był? Jak pan wtedy
zamartwił się i walczył o dobro powiatu, o pieniądze powiatu. Ja panu odpowiem. Pan był wśród tych, którzy te mieszkanie kupowali. W związku z tym dzisiaj mam dla pana taką propozycję. Niech pan sięgnie do wycen rynkowych tamtego czasu, kiedy pan to kupował, dopłaci różnicę powiatowi i zapłaci odsetki od obracania kapitałem przez te lata. To jest pierwsza rzecz. Druga sprawa odnośnie już programu współpracy z organizacjami pozarządowymi. Kolejny rok i kolejny raz to samo. Ja swoje, pan Żelichowski i pani Ptaszkiewicz swoje. Chciałam powiedzieć, że kwota 25 tysięcy w sytuacji takiej, kiedy nie było zgłoszeń ani od żadnego radnego, jakie zadania chcemy przekazać poza powiat na rzecz organizacji pozarządowych, jest kwotą tak naprawdę ani nie jest dużą, ani nie jest małą. Bo proszę państwa, to tak nie działa. To nie działa w ten sposób, bo na przykład jeśli są kredyty możliwe, to nie idziecie państwo do banku wziąć kredyt, przynosić pieniądze do domu i potem się zastanawiać, na co wydać. Cały czas tłumaczę i proszę państwa, żebyście państwo to zrozumieli, jak, że została odwrócona kolejność i pomieszanie pewnych pojęć. I powtarzam to po raz kolejny, że jeżeli są zadania powiatu, które powiat chce przekazać na zewnątrz dla organizacji pozarządowych, bo uważa, że te organizacje dysponują lepszą wiedzą, umiejętnościami, środkami, to wtedy właśnie powiat takie zadania przekazuje i ogłasza konkurs dla organizacji pozarządowych. I ja myślę, że jeżeli państwo skupicie się na tej kwestii, czyli przede wszystkim, jakie chcemy zadania zrealizować, konkretne zadania, i to wtedy zarząd powiatu zastanowi się, czy będzie to w stanie swoimi środkami i siłami zorganizować. Jeśli nie, uzna, że lepiej to zrobią organizacje, da to na zewnątrz. I mówienie tutaj przez panią Agnieszkę Ptaszkiewicz, że te zadania to jeszcze powinny być tak, tak zrozumiałam, może źle, ale tak powinny być skonstruowane i dopasowane, ażeby działające na danym terenie organizacje pozarządowe chciały to wziąć, czy mogły te zadania wziąć, no to dla mnie to jest już jakieś totalne nieporozumienie. To tyle, co chciałabym odnieść się do tych kwestii. W zeszłym roku prosiłam na podobnej sesji, kiedy rozważyliśmy ten temat. Proszę państwa radnych, jeżeli macie jakieś pomysły dotyczące, bo to z wami, nie chodzi o pomysł, że ja siedzę i sobie coś wymyślam. To wy jesteście łącznikami między tutaj radą, między zarządem a mieszkańcami. Jeżeli macie zgłoszenia od mieszkańców, że mieszkańcy chcieliby takie działania, czy inne, proszę bardzo zgłaszajcie. Będziemy zbierać te wszystkie zgłoszenia, będziemy analizować. Dzisiaj zarząd wyraźnie wskazuje, jest sytuacja związana z pandemią, szeroko związana ze zdrowiem, zarówno chodzi o zdrowie fizyczne, jak i psychiczne naszych mieszkańców, osób zwłaszcza starszych. Jest pole do popisu dla wszystkich organizacji na przyszły rok. Także naprawdę bardzo proszę, żebyście państwo nie próbowali działać w ten sposób, że dajcie nam jakieś pieniądze, najlepiej duże, a my zobaczymy, coś wam zrobimy. To nie tak ma działać. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pan Robert Gajda. Witam serdecznie. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, ja niekoniecznie się zgodzę ze wszystkim tym, co powiedziała pani starosta. Trzeci rok z rzędu ten sam temat się powiela i tak jak wspominałem wcześniej, to samo powiem i teraz. Dla mnie ta kwota jest za mała. I po raz kolejny odnoszę się do naszego powiatu ościennego, jakim jest powiat żardowski. Zgadza się, jest od nas ze trzy razy większy pod względem liczby ludności, ale kwota,
którą przekazuje powiat żelazowski na współpracę z organizacjami pozarządowymi, to jest kwota 300 tysięcy złotych. I panie starosto, teraz taka mała podpowiedź. Może dlatego też część organizacji zniechęca się, żeby wystąpić do powiatu o wsparcie danej inwestycji, dlatego, że ta kwota wynosi 25 tysięcy. Jakbyśmy ją podnieśli chociaż do poziomu, nie wiem, około 100 tysięcy, uważam, że troszkę inne byłyby podejście współpracy. Nie wiem, czemu pan starosta się Głuchowski śmieje. Ja wypowiadam się bardzo poważnie. Może pan starosta nie rozumie idei współpracy organizacji pozarządowych. Może nie działa społecznie. Ja akurat działam. Mi się wydaje, że z radnych tutaj wszystkich działa wiele osób. Więc uważam, panie starosto, że ten uśmiech pana jest teoretycznie zupełnie niepotrzebny. Dla mnie on żadnego wrażenia nie wywiera. Może mieszkańcy coś więcej panu to skomentują. Dla mnie to jest po prostu słabe i tyle. Wracając do tematu. Uważam, że ta kwota jest za mała i wnioskuję po raz kolejny o podwyższenie tej kwoty. Podpowiadam też, że istnieje tak zwana zasada subsydiarności. Może tak troszkę wyjaśnię, może nie każdy wie. Zasada pomocniczości. Warto by się było zwrócić do wojewody, który też takie idee współpracy promuje i zachęcam do zerknięcia i zobaczenia, zbadania, jak wygląda zasada współpracy z wojewodą, na ile te środki mogą być przekazane dla powiatów i dla gmin. Dziękuję bardzo. Dobrze. Pan uśmiechnięty, pan Tadeusz Głuchowski. Panie przewodniczący, szanowni państwo, najpierw odpowiem panu radnemu. Nie słychać. Dlaczego się pan śmieje? Starosty. Najpierw pan odpowiedz, dlaczego pan się śmiejesz. Nie słychać pana starosty. Nic nie słychać. Włączy głośnik. No, coś teraz? Teraz tak. Słychać? Tak. Słychać? Tak. Słychać, panie. Panie przewodniczący, szanowni państwo, rzeczywiście najpierw odpowiem panu radnemu. Ja z reguły jestem człowiekiem pogodnym i uśmiecham się, ale na pewno nie do pana, ani z tego, co pan mówił, bo obok mnie siedzi jeszcze jedna osoba i to do niej się uśmiechnąłem. W przeciwieństwie do niektórych radnych na sesji nie przychodzę pełen złości, nienawiści, nabuzowany, tylko się uśmiecham, lubię rozmawiać z ludźmi, nie tylko z radnymi. Zawsze dla każdego mam czas, mogą to mieszkańcy potwierdzić. Dziękuję bardzo za informację. Proszę. Natomiast chciałem odnieść się do innej rzeczy, bardzo ważnej. Od lat prowadzony jest bardzo pożyteczny, wychowawczy szczególnie konkurs, nie tylko dla dzieci, to jest konkurs, który uczy również nas, dorosłych, jak dbać o nasze środowisko. Jest to konkurs zbiórki makulatury i puszek aluminiowych. Dlaczego w tym roku nie było? Dlatego, że dbamy o bezpieczeństwo uczniów, ich rodziców, nauczycieli. Przecież to jest zbiórka. Przez pewien okres czasu szkoły były zdalne, nie było możliwości tej zbiórki przeprowadzania i narażania tych dzieci. My nie wycofaliśmy się z tego całkowicie. Jeszcze raz powtarzam, ze względu na bezpieczeństwo w tym roku uznaliśmy, że byłoby to odwrotny skutek by przyniosło. Na pewno do tego wrócimy w następnych latach. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Może pani Agnieszka Ptaszkiewicz. Bardzo proszę. Szanowny panie przewodniczący, szanowni państwo, ja chciałabym tylko gdyby spuentować. Ja jestem za tym, żeby program współpracy był realizowany w samorządzie powiatowym. To po pierwsze, ale i mam nadzieję, że to co powiedziałam, że taki właśnie monitoring zostanie przeprowadzony i przyszłoroczny konkurs będzie ogłoszony na takie zadania, które rzeczywiście są potrzebne, jeżeli chodzi o punkt widzenia powiatu, jak również punkt widzenia organizacji pozarządowych. I ja w swojej wypowiedzi nie dałam żadnej swojej interpretacji. Ja przywołałam przepisy i zapisy właśnie tego programu współpracy, który teraz właśnie przyjmujemy uchwałą. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Pan Jerzy Żelichowski. No tak, dziękuję bardzo panie przewodniczący. Myślałem, że
ta wypowiedź dotycząca tego konkursu śmieciowego, że to jest rzeczywiście już temat, który zarząd zrozumiał, że to są zadania gminne i że nie ma co już tego tematu kontynuować, ale pan starosta mnie tutaj wyprowadził z błędu i to COVID tylko spowodował, powiedzmy, to, że w tym roku i w programie na następny nie znajduje się to zadanie. Ale puszki wspaniałe. Tak, chcę powiedzieć, że od 13 roku to już jest definitywnie przesądzone, że to są zadania gminne. No ja rozumiem, że chce zarząd wspierać. Wspierajcie, po was przyjdą następni, uporządkują to i w końcu będzie z tym jakiś porządek. Natomiast zadam panu staroście pytanie. To w takim razie proszę powiedzieć, jak państwo jako starostwo rozwiązujecie kwestię, bo przecież macie umowę z podmiotem na odbiór odpadów. Ile segregowanych odpadów oddajecie, a ile zmieszanych oddajecie? Proszę o taką dokładną informację za każdy miesiąc. No bo jesteście tacy proekologiczni, organizujecie, prawda, segregację zamiast gmin, a sami jak się z tego zadania wywiązujecie, jestem ciekaw. To jest tyle tytułem tego tematu. Drugi, to rzeczywiście chcę wesprzeć tutaj pana radnego, że te ironiczne uśmieszki pana wicestarosty, to przecież nikt panu nie zabrania tej pogody, niech pan ją prezentuje, tylko że pan ją prezentuje w tym momencie w sposób taki troszeczkę demonstracyjny, na wizji, w sytuacji, kiedy no, albo trwają wypowiedzi innych kolegów radnych, albo powiedzmy pan się już szykuje do jakiejś riposty. Ma pan możliwość decydować. Ma pan tak jak dobra, możliwość włączenia głosu, tak ja samo i kamery i nie musi pan państwa, tego swojego nad uśmiechem pana starosty, wyjątkowego uśmiechu sprzedawać. A teraz już chcę odpowiedzieć pani staroście. No jestem, pan przewodniczący, przepraszam, chciałby mi zakłócić wypowiedź czy nie? Nie, ja chciałbym, żebyście do rzeczy dyskutowali. No właśnie, chcę do rzeczy. Cały czas moje wypowiedzi są do rzeczy, nie jadę z innymi tematami. Więc jestem pod wrażeniem tupetu, z jakim pani starosta mnie zaatakowała. Czy to miała być merytoryczna odpowiedź? Proszę pani, ja byłem w 79 roku do 82 roku, 1982 roku wicestarostą. Nie byłem radnym wtedy, nie podejmowałem żadnych decyzji o sprzedaży mienia powiatowego, bo to był początek powiatu wtedy, rzeczywiście pierwsza kadencja. Byłem tak jak bodaj 60 rodzin, które zamieszkują tutaj to osiedle przy Ogrodniku, jednym z tych mieszkańców, którzy z tej formy przysługującej im skorzystali i zakupili to mieszkanie. Ale ja jako członek zarządu wtedy wyłączony byłem w ogóle całkowicie z tej sprawy, nie podejmowałem żadnych decyzji razem z zarządem, ponieważ wiem, co to znaczy w sprawie, która dotyczyła również mnie, nie mogłem być stroną i byłem w tym momencie bezstronny. A pani dzisiaj, wywlekając tę sprawę i zarzucając to mnie, w tym momencie zaatakowała te wszystkie rodziny, które z tego prawa, które dała im Rada Powiatu ówczesna, skorzystała. Ja nie wiem, ja sobie odsłucham tę pani wypowiedź. Pani po prostu w tym momencie pomówiła mnie publicznie i być może to się kwalifikuje do konsekwencji prawnych, ale ja nie obiecuję, że jestem taki skory zaraz do tego typu działań. Natomiast ostrzegam panią, żeby pani sobie jednak zadała ten trud i była bardziej powściągliwa w wypowiedziach, bo te wypowiedzi są po prostu uwłaczające. Tak nie może się przedstawiciel zarządu powiatu w ten sposób wypowiadać. To nie jest targowisko. Pani w tym momencie w taki sposób do tego tematu podeszła. Ja jestem zażenowany, wstydzę się za pani wypowiedzi. Dziękuję. Panie, proszę, żebyście państwo nie dyskutowali ze sobą. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, dwie kwestie. Pozostałe rodziny, które wykupiły, póki co nie przychodzą tutaj na sesję i nie punktują mnie, nie próbują mnie pouczać i oskarżać o
złe zarządzanie, złe gospodarowanie majątkiem powiatu. To jest raz. Po drugie, był pan wtedy i przecież mógł pan powiedzieć, że pan się na to nie zgadza, bo to jest uszczuplanie majątku powiatu. I gdyby pan się na to nie zgodził i gdyby pan jeszcze zaapelował do pozostałych osób, podejrzewam, że gdyby pan podjął takie działania, nie doszłoby do tego typu wykupów. I to tylko tyle. Wie pan, ja zawsze mówię tak, można kogoś pouczać, można kogoś punktować, można go oskarżać o różne rzeczy, tylko trzeba być samemu w porządku, nie trzeba być hipokrytą. Bo wie pan, z jednej strony ja, jak mogę z czegoś skorzystać, mogłem, to ja skorzystałem i nieważne, że majątek powiatu został przez to uszczuplony, ale teraz ktoś, kto zarządza tym powiatem, ktoś, kto podejmuje decyzję i nie z korzyścią dla siebie, proszę to zauważyć, jest pomawiany, jest pouczany przez pana, jest cały czas wskazywany, jak to pan broni majątku szkoły, jakie my tutaj jako zarząd robimy szkody na tym majątku. Dlatego bardzo proszę przy każdych tego typu wypowiedziach pamiętać o tym, jak się samemu człowiek zachowuje. Dziękuję bardzo. Dobrze, dziękuję pan Tadeusz Głuchowski. Tylko na temat uchwały, proszę państwa, bo widzę, że wyszliśmy na prywatne wycieczki. Dobrze, panie przewodniczący, skoro wyszliśmy na prywatne, to może ja prywatne. Nie słychać pana starosty. Skoro wszyscy na prywatne, to i ja. Jeszcze chciałem się odnieść do pewnej sprawy. Panie radny Żelichowski, nikt tu nikogo nie poucza, jak ma się zachowywać przed kamerą. Jedni sobie piją kawę, mnie to nie przeszkadza. Inni się ubierają, przebierają, inni jeszcze jedzą. Jedni siedzą nabuzowani, tak jak powiedziałem, że tylko szpilkę włożyć i pęknie, wściekli, zdenerwowani. Ja mam akurat taki sposób bycia i nikt mi nie zabroni, żebym się uśmiechał. A w jakim momencie, ja nie wiem. Co do konkursu jeszcze wrócę, proszę państwa, więc to nie jest zadanie. My, każde gminy, każde organizacje organizują różne konkursy. I ten konkurs był organizowany kilkanaście lat. Wszyscy zadowoleni z tego. Szukaliśmy sponsorów. To naprawdę bardzo duże zadanie. I powiedzmy teraz tym dzieciom, wszystkim, że to jest niewychowawcze, nie powinniśmy tego robić, tylko czekać, aż każda gmina zrobi to w swojej gminie. To chyba nie ten kierunek. Napracował się nasz Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska nad tym. Trzeba było znaleźć sponsorów, bardzo duże, atrakcyjne nagrody. I myślę, że to była bardzo fajna sprawa i jeszcze raz powtarzam, ze względu na pandemię nie zrobiliśmy tego w tym roku. To tylko tyle. Proszę państwa, zamykam dyskusję, przechodzimy do głosowania. Nie, proszę państwa, nie ma żadnych zdań. Jako przewodniczący, zgodnie z statutem, zamykam dyskusję. Widzę, że to są prywatne wycieczki. Przechodzimy do punktu 5. Proszę bardzo, pani Aniu, proszę przygotować głosowanie. Dziękuję bardzo. Pan Chocian Józef, wiemy, na czym głosujemy, bo jeszcze przypomnę. Tak. Uchwalenie programu współpracy powiatu sochaczewskiego z organizacją pozarządowymi oraz podmiotami, w którym mowa w artykule 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariatu na 2021 rok. Bo żebyśmy wiedzieli, bo już trochę. Chocian Józef. Za. Czubacki Bogumił. Za. Świkliński Wojciech. Jeżeli pana Wojciecha nie ma, to jest usprawiedliwiony. Proszę wpisać nieobecność. Dobrzyński Bogdan. Za. Dragan Wanda. Za. Gajda Robert. Przeciw. Chłowski Tadeusz. Za. Gonta Jolanta. Za. Janiak Daniel. Za. Kieszkowski Andrzej. Za. Kopka Filip nieobecny. Lewandowski Sylwester. Jestem za. Dziękuję. Łopata Jan. Pawłowska Anna. Jestem za. Jestem za.
Janek Łopata, jestem za. Dobrze. Jasiu, czuwaj. Staszkiewicz, Agnieszka. Nie ma sprawy. Mogę to pani zrobić w tym systemie. Nie ma problemu. Nawet jutro rano może pani przyjść. Panie doktorze, nie jesteśmy na wizycie. Halo? Okej. Okay. Dziękuję. Staszkiewicz, Agnieszka. Jestem za. Dziękuję. Rozkosz, Aneta. Jestem za. Samson, Bożena. Dziękuję. Sowińska, Aneta. Nieobecna. Szlaga, Iwona. Zielski, Dariusz. Jestem przeciw. Dziękuję. Żelichowski, Jerzy. Jestem przeciw. Dziękuję. Proszę państwa, w głosowaniu wzięło 18 radnych. Głosowało za 15 osób, głosów przeciw 3, głosów wstrzymujących 0, uchwała została przyjęta. Serdecznie witam pana Roberta Skowronka. Tak jak obiecałem państwu wcześniej, podyskutujemy teraz na temat sytuacji w szpitalu z racji tego, że pan doktor za chwilę będzie musiał jechać do szpitala. Bardzo proszę panie doktorze o przedstawienie sytuacji obecnie w szpitalu, a później państwo będą mogli zadawać pytania. Bardzo proszę. Dzień dobry panie przewodniczący, pani starosto, panie i panowie radni. Chciałbym przedstawić sytuację szpitala na dzień dzisiejszy. Rozpocznę od tego, jakie ja otrzymałem i zarząd szpitala wytyczne od zarządu, czyli od wyniku finansowego. Pokrótce mogę powiedzieć, że po pierwszym kwartale mieliśmy wynik finansowy 2 900 000 na stracie. Zobowiązania wymagalne wynosiły 3 miliony. W tej chwili stan na październik to mamy 1 680 000, przy czym wymagalne mamy na poziomie 2,2 miliony. Jesteśmy w tej chwili poniżej amortyzacji, gdyż amortyzacja wynosi 1 700 000. Udało nam się poprawić wynik finansowy. Nie wiem, jak będzie po tym miesiącu, który nam został, ale no, bądźmy optymistami, że uda nam się zrobić tak, żebyśmy się wyrównali amortyzację z długiem. Następna sprawa to należy poruszyć sprawę kredytu. I tutaj z kredytem cały czas toczymy rozmowy i główne wymagania banku to jest zabezpieczenie, to jest poręczenie starostwa ze względu na ujemne kapitały. I drugie zabezpieczenie to jest wpis do hipoteki. Nadal trwają negocjacje, no tutaj nam się na razie nic więcej nie udało uzyskać. No jesteśmy w toku rozmów. I teraz jeżeli chodzi o pracę szpitala bieżącą, to tak, poziom wykonań umów z sieciowych w tej chwili wynosi to 73% wykonań tego, które było zaplanowane. Czyli ze 100% wykonaliśmy 73% pomimo pandemii. Z takich nadwykonań mamy w tej chwili niezapłacone, a wykonane endoprotezy, czyli plastyki stawów, na kwotę 800 000 i porody na 100 000. Jesteśmy optymistami, gdyż pierwsza transza zarówno za porody, jak i endoprotezy przyszła. Więc myślę, że te pieniądze również otrzymamy. Jest dużo pytań co do oddziału covidowego. Sytuacja za październik, w tej chwili ten oddział został rozliczony. Koszt funkcjonowania tego oddziału, to znaczy zwrot z NFZ-u, jaki otrzymaliśmy za funkcjonowanie tego oddziału, to jest 680 000 złotych, przy czym było hospitalizowanych 87 pacjentów. No i są to duże pieniądze, jak i mogę powiedzieć, że funkcjonowanie tego oddziału powoduje duże wydatki. Takie dane mamy, zobaczymy jak to podsumujemy na koniec roku, gdyż będzie wtedy więcej pacjentów, będzie to można bardziej statystycznie ocenić wynik finansowy tego oddziału. Z nowych świadczeń, jakie pozyskaliśmy, to jak wszyscy zresztą wiedzą z telewizji i z informacji, były kłopoty z transportem sanitarnym, tak samo, takim tak zwanym covidowym.
Tutaj porozumieliśmy się z Narodowym Funduszem Zdrowia. Wdrożyliśmy około 3-4 tygodni temu karetkę covidową, która jest refundowana i w tej chwili pracuje ta karetka. No niestety musiałem zakupić nowy pojazd, gdyż te pojazdy, którymi dysponowałem, to tak, dysponuję jedną nową karetką i tu należy rozróżnić świadczenia, które świadczy karetka covidowa od zwykłych transportów międzyszpitalnych. Nie mogę to świadczyć jedną karetką, gdyż czas dekontaminacji takiej karetki to jest około 2 godzin. W tej chwili to wykonują żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej. Jest specjalnie wydzielone miejsce, przygotowane, ale i tak dekontaminacja takich karetek trwa. W związku z tym to muszą być 2 pojazdy. I 2 zespoły wyjazdowe. Ale dzięki temu odnieśliśmy, że tak powiem, taki sukces, że nasz szpital uniezależnił się troszeczkę od podwykonawców i możemy spać spokojnie, jeżeli potrzebujemy transportu sanitarnego. No wiele osób z tego skorzystało. Ja się bardzo z tego cieszę, że udało się to nam zorganizować. Również mamy podpisaną umowę na testy antygenowe, które wykonujemy u pacjentów. Są to również testy refundowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia. No i my podjęliśmy to wyzwanie i wykonujemy te testy antygenowe na terenie szpitala. Są to testy drugiego stopnia, czyli te najbardziej wiarygodne w tej chwili po PCR-ze. Przygotowujemy się obecnie do realizacji procesu szczepień przeciwko SARS. Wczoraj wpłynęło zapytanie z NFZ-u, przekazaliśmy informacje. Chciałbym, żeby taki punkt o dużej, że tak powiem, przepustowości powstał w szpitalu, gdyż jest to szpital samorządu i to jest obowiązkiem szpitala, byśmy ten punkt szczepień stworzyli na jak największą skalę, żeby mógł jak najwięcej osób zaszczepić w jak najkrótszym czasie. To teraz jeszcze, proszę Państwa, co do sprzętu, bo tu prowadziłem rozmowy ze starostwem i z zarządem i dostałem taką informację, że jest szansa, że dostaniemy dotację. Powiem tak, szpital w tej chwili, to co planowaliśmy kupić i rozbudować działalność szpitala, poszło w COVID. I dzięki temu, że może dostanę od Państwa dotację, będę mógł dokupić sprzęt, który w tej chwili mi jest niezbędny do realizowania usług medycznych. Więc proszę Państwa, żeby poprawić efektywność, czyli większe przychody dla szpitala, a jednocześnie przy mniejszej liczbie pacjentów, bo już ilością pacjentów jest ciężko nadrobić, bo w godzinę lekarz nie jest w stanie zbadać 50 pacjentów. Musimy zacząć wykonywać profesjonalną diagnostykę. I tutaj niezbędny jest aparat USG. No wszyscy w położnictwie, wszyscy wiedzą, jaka jest w tej chwili dyskusja o przerywaniu ciąży. Tutaj chcielibyśmy wprowadzić badania prenatalne. Zgłaszają się do nas młode lekarki, które uzyskały tytuł specjalisty z Warszawy, więc będzie miał kto na tym pracować. Chciałbym, żeby poradnia ginekologiczno-położnicza była w Sołaczewie z prawdziwego zdarzenia, żeby pacjentki nie musiały jeździć do Warszawy. Jest taka szansa, więc uważam, że to wyzwanie należy podjąć. Drugą rzeczą jest aparat USG, tak zwany klasyczny z kardiologią. No jest on mi niezbędny do obniżenia kosztów, jak i poprawy jakości funkcjonowania oddziału wewnętrzno-kardiologicznego. Gdyż przewożenie pacjentów w ciężkim stanie na dół na badanie, no nie jest najlepszym pomysłem. Mam młodych lekarzy na internie, głównie rezydentów. Są to ludzie, którzy są ambitni, chcą się uczyć. Uważam, że trzeba im dofinansować szkolenie i dać im ten aparat na dyżurach, żeby te badania były dostępne w tym momencie, kiedy pacjent najbardziej tego potrzebuje. A żeby to stworzyć, muszę zakupić ten aparat. No w tej chwili on by był bardzo potrzebny ze względu na diagnostykę zapaleń płuc. I taka rzecz, która się stała w ostatnich dniach, no psuje mi się aparat do ostrej dializy na oddziale intensywnej terapii, który też muszę dokupić. Jest to koszt około 100 tysięcy złotych, a on jest niezbędny, żeby intensywna terapia pracowała zgodnie z wymogami NFZ-u, no zgodnie z nowoczesną medycyną. A tym czwartą rzeczą, którą chcemy zainwestować, to jest właśnie sprzęt do poradni urologicznej, ginekologicznej i bloku operacyjnego. To, co nam się nie udało już dopisać do tego programu pomocowego, który dostaniemy z rezerwy.
Jest to sprzęt endoskopowy i tutaj szpital w Sochaczewie, że tak powiem, porozumiał się z dwoma urologami, którzy chcą pracować w naszej poradni, wyrażają taką chęć, tylko proszą o sprzęt. Będzie to diagnostyka na początek chorób, głównie rozpoczniemy od pęcherza moczowego, diagnostyki kamicy. Docelowo chcielibyśmy również poszerzyć to o zabiegi operacyjne w zakresie urologii w ramach oddziału chirurgii, gdyż tutaj mam bardzo dobry oddział ortopedii, który jest rozbudowany, ale potrzebuję jeszcze drugiego oddziału zabiegowego, żeby poprawić sytuację szpitala, żeby ten szpital stawał się coraz bardziej specjalistyczny, a jednocześnie konkurencyjny dla innych jednostek. Doinwestowanie poradni spowoduje wzrost przychodów z porad świadczonych w poradni zarówno ginekologicznej, jak i urologicznej. Sytuacja kadrowa, proszę Państwa. No w tej chwili rozpoczął się kryzys zachorowań wśród personelu lekarskiego na oddziale wewnętrznym. Borykamy się od paru dni. No, lekarze jak ludzie zaczynają chorować. Mamy problemy kadrowe. Tydzień temu zażegnaliśmy duże problemy kadrowe na oddziale ratunkowym. No, udało nam się, że tak powiem, ten okres izolacji lekarzy przeżyć, zastępując ich innymi. W tej chwili mam problem z interną. Jest on, powiem tak, jest on ustabilizowany, ale cały czas boję się, że może dojść do sytuacji naprawdę kryzysowej. Wczoraj, no żeby nie spać spokojnie, wybuchł mi problem z oddziałem intensywnej terapii. Musiałem zredukować dyżurnego do jednego dyżurnego, gdyż wśród anestezjologów również zachorowali na COVID. I powiem tak, z naszych doświadczeń te zachorowania są już coraz bardziej poważne i odbijają się na zdrowiu mojego personelu. I no, są problemy, proszę Państwa, nie ukrywam tego. Na razie sobie radzimy, jakoś dryfujemy i postaramy się, że tak powiem, przebrnąć ten problem. Ale nie wiem i nie obiecuję, co się będzie działo. Nie zwracałem się jeszcze o pomoc do wojewody. Przeanalizujemy dzisiaj sytuację jeszcze raz kadrową. Zobaczymy, czy nam się uda przeżyć. Jak nie, no to będziemy się zwracać do wojewody o pomoc. Pacjentów jest sporo w naszym szpitalu. Jak, że tak powiem, wyćwiczyliśmy pewne procedury i leczenie z COVID-em sobie radzimy. Wczoraj, przedwczoraj mam problemy z tak zwanymi pacjentami internistycznymi ujemnymi. Gdyż to, że zajęliśmy miejsca i zaangażowaliśmy personel w leczenie COVID-u, odsłoniła mi się druga flanka, czyli ludzie, którzy nie mają COVID-u. Z tymi pacjentami mam problem. Mam problem, żeby im zapewnić prawidłową opiekę. Tutaj dzięki, że tak powiem, pomocy internistów jakoś to się jeszcze udaje, ale chciałbym Państwu zasygnalizować, jaka jest sytuacja. Po prostu ja ludzi nie jestem w stanie rozdwoić, a problemów jest coraz więcej jest powikłań po-covidowych. Zresztą chyba każdy się z tym zetknął. Powiem tak, przypadki są naprawdę w porównaniu z wiosną, to były chyba żarty. Co to się dzieje w tej chwili? Są to powikłania późne, które powodują duże zagrożenie dla życia i wymagają angażowania dużych sił i środków. Z takich rzeczy zabezpieczających to kończymy wylewać stopę pod, to się słyszy o tlenie, stopę pod dodatkowy zbiornik tlenu, gdyż to urządzenie do tlenu, magazynowania i rozprężenia, które posiadamy, to mamy bardzo fajny zbiornik 13-tonowy. Proszę Państwa, zużywaliśmy 400 kg tlenu na tydzień. W tej chwili zużywamy powyżej 1000, czyli starcza on na około 5 dni. Ale problem mamy z urządzeniem rozprężającym, czyli tam, gdzie się ten tlen ciekły rozpręża, ogrzewa, gdyż to urządzenie jest zbyt małe. Czyli ten kaloryferek jest zbyt mały i tutaj będę musiał, próbuję się, że tak powiem, dostać, że tak powiem, dotację od województwa, żeby rozbudować tą instalację tlenową, gdyż pobór gazów jest coraz większy w szpitalu. No, musimy to zrobić. Dlatego jest wylana pierwsza ława, dodatkowa na dodatkowy zbiornik, dodatkowy rozprężacz.
musimy poczekać, aż ona wyschnie, a jednocześnie będę się starał o dotację od wojewody na postawienie tego dodatkowego zbiornika tlenu. To, co mi się w tej chwili nasunęło z takich rzeczy, które się dzieją w tej chwili, ale największym zagrożeniem, mówię, jest personel. Mamy to szczęście, że te zachorowania występują pojedynczo. Tak powiem tak, codziennie, więc kiedyś ci ludzie zaczną mi wracać, bo najbardziej się boimy, że wybuchnie na przykład 5-6 lekarzy na jednym oddziale jednocześnie. I wtedy zostają, to już nie chodzi o nic, ale zostają pacjenci bez opieki. Gdyż no, trudno w takiej dobie medycyny, powiem wprost, my jako pediatrzy się szykujemy do przejęcia internistycznych, nawet dawaliśmy takie propozycje, tylko no, nie ma takich 20-latków. Coraz są starsi i trochę nie mamy odwagi się tego wziąć. Za to no po prostu specjalistę z jednego stołka na drugi nie przesadzę. No ortopedę nie dam, bo możemy stworzyć większe zagrożenie. Więc to jest takie, no jest jak jest, no po prostu. Ale to trzeba sobie radzić. Dzisiaj się spóźniłem, bo była konferencja prasowa. Konferencja była z panem wojewodą i z dyrektorami. Wojewoda jasno mówi, jest sytuacja jaka jest, jest pandemia. Trzeba sobie radzić. I troszeczkę wyrozumiałości na naszą pracę. Jakoś sobie radzimy. Z rzeczy optymistycznych, informatyzacja szpitala, proszę Państwa, postępuje pomimo pandemii. Mamy firmę, niedługo szykujemy pewne zaskoczenie dla pacjentów. To jak nam się uda uruchomić, to się pochwalimy, jak to działa. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, otwieram dyskusję, pytania do Pana Dyrektora. Bardzo proszę. Czy radni mają jakieś pytania? Pan Jerzy Żelikowski, bardzo proszę. Dzień dobry, panie dyrektorze. Szanowni państwo, z sympatią słuchałem wypowiedzi pana dyrektora, bo wyobrażam sobie, jak trudną w tej chwili sytuację macie na co dzień, jak bardzo zatroskani i zmartwieni są mieszkańcy, którzy z jednej strony obawiają się tego COVID-u, ale z drugiej boją się też, że no, przyjdzie im po prostu doświadczać tych trudnych momentów, gdzie wszystkie w tej chwili szpitale po prostu robią co mogą. A sytuacja, jak pan zresztą sam to powiedział, no, lekarze nie są ze stali. Są tak samo ludźmi, tak samo są narażeni jak każdy z nas. Natomiast bardzo pozytywnie odebrałem pana wypowiedź na wstępie, bo ciągle w uszach mam wypowiedź pani Gonty z gdzieś tam wiosny, kiedy jak zarząd podejmował decyzję o zwolnieniu poprzedniego dyrektora, no to padła informacja, że ten pan dyrektor po prostu w błąd wprowadził zarząd powiatu, bo zadłużenie szpitala no to już tam na kwotę 6 milionów złotych około jest prognozowane. Jak dzisiaj usłyszałem, jaka jest sytuacja, no to pod nieobecność owego dyrektora no jednak jakoś udało się kadrze i panu, który go zastępował, tę sytuację troszeczkę w tym momencie wziąć w karby i spowodować, że dzisiaj nie ma już tak trudno, jak to miało być, jak się zapowiadało. Ale chciałbym, słysząc o tych sprzętowych kwestiach i trudnościach, które mimo wielkich wysiłków kadry, no jednak powodują, że nie do końca możecie skutecznie pomagać, jeszcze raz zaapelować do zarządu, co czynię konsekwentnie od jesieni 2018 roku. Niech ludzie na czele z panem wicestarostą, któremu uśmiech nie schodzi z twarzy, naprawdę spoważnieją i przeznaczą wszystkie pieniądze, jakie w tej chwili nie na rozbiórki, na jakieś tam marne tematy, które sobie w zadaniach wpisali, niech skierują wszystkie środki na wsparcie szpitala. I w tym momencie to nie powinno być tak, że tam się gdzieś ludzie zaczną gromadzić, jakieś zrzutki robić i wspierać szpital, tylko wszystkie inwestycyjne i remontowe kwestie powinien wziąć w tym momencie na barki powiat, bo to jest szczególny moment, a szpital niech te swoje środki, którymi dysponuje z NFZ-u, niech przeznacza już nie na takie rzeczy pozamedyczne, a skoncentruje
cały strumień tych środków na kwestie medyczne. Mam nadzieję, że do pana wicestarosty to dotarło, co powiedziałem, i ten uśmiech jego sympatyczny, prawda, taki mnie się tak kojarzy z pewnym sympatycznym, ale zostawię to na tę chwilę. I żeby pan dyrektor mógł właśnie z taką satysfakcją z tego spotkania dzisiaj z nami wyjść, to dajcie państwo taki sygnał, że trzeba ten szpital wesprzeć. I to taki mój apel na tę chwilę. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Ja mam apel do pana z wicestarosty. Niech na chwilę wyłączy kamerę, żeby nie drażnić radnych. A do pana dyrektora mam od razu takie pytanie. Czy my jakieś pieniądze wydajemy na niesprawy medyczne? Nie. W tej chwili jest wydatki w szpitalu są scentralizowane. Wszystko idzie na sprawy medyczne. No właśnie, to chyba jasne jest, że w szpitalu wydajemy na sprawy medyczne. Powiem tak, od kwietnia cały wysiłek idzie tylko i wyłącznie na leczenie i te rzeczy, no są zawsze szpital wydawał, no szpital nie jest w stanie wydawać na inne rzeczy, bo no nie ma tych pieniędzy, proszę państwa. W tej chwili może jest, to znaczy tak, powiem tak, w szpitalu zaryzykowaliśmy, powiem tak, ten wynik finansowy jest to, że cały personel szpitala zaryzykował i pomimo COVID-u i rozdzieliliśmy dwie rzeczy. Prowadziliśmy leczenie pacjentów COVID-owych i jednocześnie oddziały wszystkie pracowały normalnie, przyjmowały wszystkich pacjentów, jakich mieliśmy możliwość przyjęcia. I uważam, że no z tego się zrobił, że tak powiem, ten wynik dodatni. No można widzieć, od ortopedii, która no zawsze przynosiła, od tego ryzyka, które podjąłem, uruchamiając dodatkowe piętro ortopedii, zwiększając, że tak powiem, obrót, zwiększając liczbę zabiegów. Ryzykowaliśmy, pomimo to, że wszyscy widzieli, jak był straszny film, jakie u nas są zaniedbania, nie mieliśmy zakażeń na oddziale ortopedii, na oddziale chirurgii wśród pacjentów nie było i te zabiegi przebiegały normalnie, więc ta druga noga, którą w niektórych szpitalach wyłączono na czas pandemii, spowodowała to, że mamy zadłużenie, ale nie jest ono tak duże. 95% szpitali w Polsce ma taki wynik finansowy, ale powiem tak, nas, że tak powiem, z kadrą zarządzającą tego szpitala to nie interesuje, my chcemy być powyżej tego 95%. Takie mamy założenie, chcemy być w tych lepszych, którzy wyjdą, daj Boże, z dodatnim wynikiem finansowym, bo na razie nie chcę nic mówić. Zobaczymy, jak będzie fundusz płacił. To nam się udało, ale to może nie chodzi nawet o te pieniądze, ale tylu pacjentów, ile my zoperowaliśmy i którym pomogliśmy pomimo COVID-u z innymi schorzeniami, to uważam, no będzie, myślę, mojej kadrze policzone na plus. I tutaj to samo mówię z poradniami. Chcę ruszyć z poradniami, bo, że tak powiem, nie ma przerwy w chorobach onkologicznych, nie ma przerwy w złamaniach, w pęcherzykach, w wyrostkach. Coraz więcej się zdarza, pomimo to, że przyjeżdżają osoby z COVID-em duszące się, równocześnie na nocy na SOR-ze są dwa zawały, które jadą na kardiologię inwazyjną. Jeżeli my nie będziemy pracować dwutorowo, to ktoś będzie umierał, a do tego nie możemy dopuścić. Jest to duży wysiłek i nie tylko jest COVID, proszę państwa. My zaryzykowaliśmy, oby nam się, że tak powiem, to opłaciło, bo uważam, że to będzie bardzo duży sukces personelu, nie żadnego dyrektora, tylko tych ludzi, którzy tam pracują. Bardzo duży sukces. Dziękuję. Dziękuję pani starosta, bardzo proszę. Mikrofon proszę. Panie przewodniczący, Wysoka Rado. Chciałam się tutaj jeszcze odnieść do słów pana Jerzego Żelichowskiego. Otóż chciałam przypomnieć, że od 2014 roku, kiedy jestem starostą i kiedy praktycznie jest ten sam zarząd, szpital dopiero zaczął otrzymywać pomoc i to dużą pomoc. W poprzedniej kadencji, gdzie przewodniczącym Komisji Zdrowia był pan Jerzy Żelichowski, nie zauważyłam, żeby pomoc do szpitala płynęła. I bardzo słusznie zauważył tutaj pan dyrektor, że kwestie sprzętowe, infrastruktury i inwestycji w szpitalu to są zaniedbania z bardzo wielu lat. I dlatego też
widzicie Państwo wszyscy, że powiat stara się w miarę możliwości jak największej pomocy inwestycyjnej kierować do szpitala. Teraz jesteśmy na etapie analizowania, chociaż trudny będzie to rok, bo COVID powoduje znaczne zmniejszenie wpływów do powiatu, ale analizujemy wszelkie wydatki, które uznajemy, że możemy przesunąć w czasie, że możemy z nich zrezygnować i na pewno w odpowiedzi na tą prośbę pana dyrektora będziemy starali się ten sprzęt pomóc pozyskać. Także ja, panie dyrektorze, na pana ręce podsumowując już dziękuję za przybycie, dziękuję za informacje i proszę w naszym imieniu całej Rady podziękować personelowi za to, że w tej trudnej sytuacji mimo wszystko pacjenci są zaopiekowani, szpital działa i chcę życzyć sił, wytrwałości wszystkim, a kiedyś to minie i będziemy mogli cieszyć się, że uratowaliśmy niejedno życie mimo trudnych warunków. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pani Agnieszka Ptaszkiewicz, bardzo proszę. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, Panie Dyrektorze, dzień dobry. Ja chciałam zapytać o rzecz taką. Apelował Pan, prosił Pan o samorządy gmin poszczególnych naszego powiatu o pomoc w zakupie sprzętu. Wiem, że gmina Teresin podjęła uchwałę o zakupie sprzętu takowego. Nie wiem, jak inne samorządy. Czy w tej sytuacji olbrzymich potrzeb sprzętowych, które ma szpital, nie wiem, czy ta pana prośba poprzednia jest aktualna, czy jednak może, gdyby samorządy zdecydowały się pomóc, to mogłyby w jakimś tam zakresie dofinansować właśnie zakup tych urządzeń, o których pan mówił, które są w tej chwili najpotrzebniejsze, nie tylko w walce z COVID-em, ale w codziennej, bieżącej pracy, takiej, która umożliwi szpitalowi normalną działalność. Pani Agnieszko, powiem tak, my rozmawialiśmy, bo gminy się zaangażowały, zaangażowało się miasto, zaangażowała się gmina Teresin, jeszcze jedna gmina, ojejku, żebym się nie pomylił, bo ogłosimy to. Powiem, ciężko mi, wie pani co, to jest tak, jak ja bym wróżył z fusów. W tej chwili te urządzenia RWO są niezbędne na interne. Jeżeli te wszystkie osoby, które gminy, które, że tak powiem, i darczyńcy, my te zbierzemy, będę posiadał 8 urządzeń RWO. Jest to po prostu nam w tej chwili bardzo konieczne. Nie chcę już siać zamętu, gdyż te urządzenia mogę otrzymać po 2 tygodniach od producenta. Tamte rzeczy są nam niezbędne, ale tutaj mam chwilę oddechu. Jeżeli one ruszą od 1 stycznia, będę bardzo zadowolony. Ale w tej chwili już te gminy podjęły i my to potrzebujemy, gdyż wie pani, urządzenie RWO pracuje. Niektóre, które dostaliśmy, kupiliśmy nawet z dotacji chyba od powiatu, że mnie skłamał, to już myślę, że za miesiąc będzie ono zużyte. I tu jest ta obawa, bo ono pracuje non-stop. A tych pacjentów, którzy wymagają wsparcia oddechowego, pomimo to, że wszyscy mogą mówić, że nie są już zakaźni, oni potrzebują leczenia właśnie tymi urządzeniami. Naprawdę nie jestem aż tak dobrym ekspertem, żebym mógł powiedzieć, że tych urządzeń ja już nie chcę. Więc wolę je mieć, bo one będą służyć później w leczeniu zapaleń płuc i naprawdę one są w tej chwili potrzebne, właśnie w tych dniach. Rozumiem. Dziękuję. Jeszcze jedno pytanie, jeżeli mogę zadać. Z doniesień medialnych wiemy, że w szpitalu pomagają żołnierze. W jakim zakresie ta pomoc jest świadczona? Czy może pan powiedzieć? Czy to jest czysto administracyjne rzeczy, logistyczne? Żołnierze pomagają tam, gdzie potrafią i gdzie mogą. Przede wszystkim prowadzą nam logistykę. Raportują stan łóżek, gdzie był taki krzyk w tej Rzeczypospolitej, że tragedia. Uważam, że odciążyli nasze
nasze kadry medyczne, bo przedtem na dyżurach w nocy musiały to wykonywać pielęgniarki, dzwoniąc, informując. W tej chwili oni mają służbę całą dobę, raportują to, jest to duże odciążenie dla personelu. Poza tym stoją na pierwszej linii tak zwanych osób triażowanych, czyli jak pani się zgłosi na SOR, będzie pani miała kontakt w pierwszej kolejności z żołnierzem wojsk terytorialnych, który pani zmierzy temperaturę i zapyta. Czyli odciąża personel medyczny od tych czynności. Nie mogą wtedy pozostać z tymi pacjentami w cięższym stanie, gdyż on wchodzi i melduje, jaka sytuacja jest na zewnątrz, co się dzieje, kto się zgłosił. Poza tym pomagają w transporcie chorych. No i oczywiście punkt drive tutaj obsługują, transportują próbki do grobiska. Więc ich praca jest no, nam po prostu niezbędna. No, w tej chwili się przyzwyczailiśmy, są to jak nasi pracownicy, personel się z nimi zżył. No, mogę powiedzieć, że też korzystają z naszej pomocy medycznej, więc, ale nie mają COVID-a. Rozumiem. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Więcej osób nie widzę. Panie dyrektorze, ja tylko chciałbym zadać jedno pytanie. Wiadomo, że oddział covidowski, oddział wewnętrzny jest osobno. Tu pan poruszał tyle tematów lekarzy, a jak jest z pielęgniarkami, z panami do obsługi, sanitariuszami? I przede wszystkim interesuje mnie wynagrodzenie. Czy jakiekolwiek jest dodatkowe wynagrodzenie ze względu na COVID w naszym szpitalu? To znaczy tak, poruszałem akurat teraz, dlatego poruszałem lekarzy, że w grupie zawodowej lekarzy rozpoczął mi się COVID. Wcześniej miałem go wśród pielęgniarek. No powiem wprost, panie się uodporniły. Więc zeszły, że tak powiem, z tej pierwszej linii zainteresowania głównie obsadę stanowisk. Jeżeli chodzi o słynny dodatek covidowy, to tak jak powiedział pan minister, należy on się pracownikom medycznym i na to ja wpływu nie mam. Podpisałem umowę z NFZ-em i myślę, że w najbliższych dniach zostanie on wypłacony za październik, gdzie przysługuje 50%. Interpretacja ustawy jest dość taka miękka. My wysłaliśmy listy pracowników, którzy listy zostały zaakceptowane. No teraz jak cała administracja. Nie będę wypłacał. Powiem państwu tak. To jest dodatek w wysokości około 500 tysięcy złotych. Ja takiej kasy nie mam, żebym wypłacił przed otrzymaniem tych pieniędzy z NFZ-u. Muszę dostać pieniądze z NFZ-u. W tym momencie wypłacę, bo 500 tysięcy na koncie nie mam. Dotyczył on będzie pracowników medycznych. Personel pomocniczy nie jest objęty tą ustawą. No ustawodawca tak się zachował, jak się zachował. No nie mam na to wpływu. Ze swojej strony, co mogę powiedzieć? Rozmawiałem z pomocniczym personelem. Mam pewne z nimi ustalenia. Chciałbym dokończyć najpierw kwestię wypłat dla personelu medycznego. I tutaj obiecałem, że wyrównam personelowi, spróbuję coś dołożyć z tego, co mi zostanie. A przede wszystkim, no proszę państwa, od 5 października jestem drugim stopniem covidowym. Pewne pieniądze wpłynęły, tak, do szpitala, ale to jest jeszcze one tak namacalnie nie wpłynęły. Jeszcze nie policzyłem kosztów, ile mi zostało, czy mi coś zostanie w ogóle. I chciałbym, żeby te chociaż 2 miesiące wpłynęły, wtedy będę mógł powiedzieć, ile kosztował mnie COVID i osobom, które pracowały, i tutaj muszę to głośno powiedzieć, personelowi pomocniczemu, który pracował przy COVID-zie, bo w tej chwili nawet personel medyczny, który nie pracował przy COVID-zie, upomina się o dodatek. Nie, jest jasno powiedziane, ta osoba personelu medycznego, która udzielała się przy świadczeniu usług pacjentom z COVID-em. Taka jest interpretacja od listopada. I tymi słowami, bo było to dzisiaj powtórzone przez prezesa NFZ-u i tą wykładnią prawną się muszę kierować, gdyż wydatkując pieniądze społeczne niezgodnie z wykładnią prawną, będę je musiał zwrócić, a nie będę miał z czego. Dziękuję. Pan Robert Gajda, bardzo proszę. Dzień dobry panie dyrektorze. Na wstępie dziękuję za przekazane informacje i gratuluję pozyskania kolejnej karetki. Mam takie pytanie do pana dyrektora. Czy w związku z zaistniałą sytuacją tej pandemii koronawirusa
miały miejsce z obecnej kadry? Czy były jakieś zwolnienia, czy lekarze, pielęgniarki, personel rezygnował z pracy? Bo tak mnie to ciekawi ta kwestia, bo wiem, że dodatkowo osoby zgłaszały się do pomocy i wolontariat. Jak to wyglądało w kontekście zatrudnienia nowych osób, a ile, czy były w ogóle przypadki zwolnienia z obecnej kadry, czy też personel sam się zwalniał? Może pan mi to jakoś tak pokrótce wytłumaczyć? Dziękuję bardzo. Już tłumaczę. No, na ile umie, to panu wytłumaczę. Były różne, proszę pana, zachowania pracowników. Nie chciałbym, że tak powiem, tego jakoś tam komentować. Ja ich rozumiem. Na początku, powiem, na wiosnę był bardzo duży strach wśród osób, zresztą jak wśród nas wszystkich, tak? I ja personel w pełni rozumiem. Były osoby, które się bały. I to jest ludzkie. No powiem tak, no idiota się nie boi. No. O czym, panie radny, rozmawiamy? W tej chwili mój personel okrzep, radzi sobie z tą pandemią. I z przyczyn z tego, że ktoś czegoś nie robił przy COVID-zie, nie było chyba zwolnień. Raczej to już w tej chwili, ale proszę państwa, to może nie jest tak, że to jest konflikt dyrektora z pracownikiem, bo to trzeba postrzegać inaczej. Powiem panu, że ja się też boję, tak? Każdy różnie reaguje na sytuację stresową. Nawet powiem panu, jak byłem wchodzę na SOR, tak? I widzę przywożonych tych pacjentów, gdzie mieliśmy taki okres, że te karetki non-stop przywoziły. Naprawdę tam się tylko chciano wziąć i położyć wypowiedzenie i wyjść stamtąd. Ci ludzie byli w permanentnym strefie i nawet jakby o stresie, jakby oni mi to zrobili, to ja bym to uznał, że niech sobie idą odpocząć 2-3 dni, bo zwariują. Więc tego nie można w ten sposób postrzegać i ja tych ludzi cenię. Nie każdy ma charakter, nie każdy mógłby walczyć na Westerplatte, tak? Nie każdy ma takie nerwy i to są wszystko odruchy ludzkie. To był stres, który był niespotykany i jest niespotykany. No. Jeżeli pan widzi, że umierają młodzi ludzie, tak? I wywiad jego choroby jest 5-dniowy. Wczoraj byłem w moim, że tak powiem, w mojej miejscowości, gdzie mieszkam i od koleżanki się dowiedziałem, że zmarł człowiek, który miał 34 lata w ciągu 5 dni od pierwszych objawów. Więc i u nas też takie sytuacje są. Więc naprawdę to lepiej. To jest ciężki kawałek chleba. Ja tych ludzi rozumiem. Mają rodziny, niektórzy są starsi, niektórzy są po nowotworach. Jest ciężko. A w tej chwili naprawdę personel okrzep jest bardziej odważny. Powiem tak, zachorował mi jeden doktor, dzisiaj mi zachorował drugi doktor. I ich choroby bardzo źle działają na cały personel, gdyż poprzednio jakoś te choroby były tak przechodzone, że każdy to nie postrzegał tak osobiście. Pielęgniarki przeszły to praktycznie bez jakiegoś stanu zagrożenia. Były 2-3 cięższe przypadki. Cięższe. A tutaj lekarzy mam niestety te PESEL-e wyższe, obciążenia i oni przechodzą to bardzo ciężko. I to są, no zresztą jakby pan siedział na tej sali, no jakby jednego z nas taki los spotkał, no to źle wpływa na resztę. Ale staram się dbać o pracowników, co mogę to robię. Mają jasne dyrektywy wydane, jeżeli chodzi o opiekę nad moim personelem. I po to była też ta druga karetka ściągnięta, żebym nie miał dramatu w Sołaczewie, że nie mam, bo dzisiaj też były dyskusje takie w Radomiu, że nie ma karetek, żeby przewieźć pacjenta. Dlatego osobiście pojechałem do Kielc, kupiłem karetkę używaną, bo jest potrzebna, bo nie można dopuścić sytuacji, że jak będę musiał kogoś ratować, stąd, że ja nie mam po prostu karetki. Dziękuję bardzo. Super, dziękuję panie dyrektorze. Panie dyrektorze. Dalej trwałości wszystkim pracownikom i dużo zdróweczka. Widzę, że już nie ma więcej pytań. Panie dyrektorze, na pana ręce wszystkiego dobrego, wytrwałości, mocy ducha. Niech Pan Bóg wam błogosławi. Naprawdę jesteście na pierwszej linii dla całego personelu, dla pań pielęgniarek, dla obsługi, dla lekarzy. Wszystkiego dobrego. Niech pan przyjmie od rady. Dziękuję bardzo. A myślę, że będziemy się rozwijać coraz lepiej i starać się. Ja też tak myślę, że szpital jest fajny i naprawdę go można rozwijać i możemy tutaj na okolice promieniować. Także wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo.
Także temat zakończyliśmy. Dowiedzieliśmy się szczerej prawdy, co dzieje się w naszym szpitalu. Teraz, panie, panowie radni, przejdziemy do punktu następnego. Punkt 5c. Powołanie komisji konkursowej dla przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora samodzielnego publicznego zespołu opieki zdrowotnej Szpitala Powiatowego w Sochaczewie. Bardzo proszę, pan sekretarz. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, szanowni państwo. Zarząd powiatu przedstawił państwu projekt uchwały w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia postępowania na wybór nowego dyrektora Szpitala Powiatowego w Sochaczewie. Skład komisji ze strony podmiotu tworzącego to jest pani Anna Pawłowska, Monika Wideńska, Michał Orzeszek, Andrzej Wojdas. Jeżeli chodzi o przedstawiciela Rady Społecznej ZOS, jest to pani Iwona Dudkiewicz. Powołanie komisji konkursowej tak naprawdę w tym momencie rozpoczyna procedurę konkursową, gdzie po pierwszych spotkaniach komisji konkursowej zostanie ogłoszony konkurs na dyrektora szpitala, którego celem jest wyłonienie nowego dyrektora. Dziękuję bardzo. Mam wyłączony mikrofon. Pan Jerzy Żelichowski, bardzo proszę. Mam pytanie, panie przewodniczący. Dostaliśmy projekt uchwały, w którym miejsce dla przedstawiciela Rady Społecznej było wykropkowane. W tej chwili usłyszałem nazwisko. Czy można prosić o informację, kto to jest, ta osoba? To jest pani, która uczestniczy w komisji właśnie przy szpitalu. Jest to pielęgniarka zatrudniona w Warszawie, z tego co wiem. Okej, okay, świetnie. Rozumiem, że jest osobą reprezentującą Radę Społeczną. Też brała i co do merytorycznych spraw, co do służby zdrowia jest kobieta merytoryczna. Jasne. Dziękuję bardzo za tę informację i rozumiem, że pani reprezentuje Radę Społeczną, tak? Dosłownie, tak. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze jakieś pytania? Nie ma. Widzę, przechodzimy. Bardzo proszę. Ach, jejku. Bardzo proszę. Chociaż Józef. Za. Czubacki Bogumił. Jestem za. Świkliński Wojciech jest nieobecny. Dobrzyński Bogdan. Za. Dragan Wanda. Jestem za. Gajda Robert. Jestem za. Włocki Tadeusz. Ronta Jolanta. Za. Janiak Daniel. Jestem za. Cieszkowski Andrzej. Za. Kopka Filip nieobecny. Lewandowski Sylwester. Jestem za. Łopata Jan. Pawłowska Anna. Wstrzymuję się. Paszkiewicz Agnieszka. Jestem za. Dziękuję. Janek Łopata po drugiej stronie. No, cieszymy się. Panie przewodniczący, jestem za. Jestem za. Dziękuję. Rozkosz Aneta. Jestem za. Dziękuję. Samson Bożena. Powińska Aneta. Nieobecna. Szlaga Iwona. Za. Zielski Dariusz. Jestem za. Dziękuję. Żelichowski Jerzy. Również za. Dziękuję bardzo. I tym sposobem, proszę państwa, głosowało 18 radnych, 17 głosów za, jedna osoba wstrzymująca, uchwała została przyjęta. Przechodzimy, proszę państwa, do 5D. Wybór biegłego rewidenta dla przeprowadzenia badań sprawozdania finansowego do Szpitalu Powiatowego w Sochaczewie za rok
obrotowy 2020 i rok obrotowy 2021 za rok 2020. Bardzo proszę. Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Państwo. Bardzo proszę. Zarząd Powiatu przedstawił Państwu projekt uchwały w sprawie wyboru biegłego rewidenta dla przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego. Jak co roku podmiot leczniczy, którym jest Szpital Powiatowy w Sochaczewie, ma obowiązek przedstawić sprawozdanie finansowe. Zanim będzie ono podlegało zatwierdzeniu, musi zostać zbadane przez biegłego rewidenta. W toku zaproszenia, postępowania, zaproszenie do składania pisemnych ofert na wykonanie tej usługi wpłynęło 7 ofert. Zarząd Powiatu, dokonując wyboru firmy KPW Audytor Spółka ZO, kierował się kryterium największego i potwierdzonego doświadczenia w służbie zdrowia, przy tym najkorzystniejszą cenowo ofertą. Spośród 7 ofert, jeżeli chodzi o koszt wykonania usługi, firma, która jest wskazana w projekcie uchwały, zaproponowała kwotę 18 327 zł. Firma ta dotychczas badała sprawozdania finansowe szpitala. Dziękuję bardzo. Opinia komisji już była. Bardzo proszę, czy ktoś ma jakieś pytania co do tej sprawy? Tak, ja mam. Bardzo proszę, nie widzę pana tutaj, panie Jerzy. Ach, bo tutaj pan przewodniczący, to technika. Jakieś są opóźnienia. Bardzo proszę. Panie Jerzy, bardzo proszę. Pamiętacie państwo ostatnią sesję, kiedy pan przewodniczący no nie mógł zamknąć już tej sesji skutecznie. Najpierw ją zamknął, potem się jeszcze pojawiła informacja dotycząca właśnie kwestii, którą w tej chwili będziemy procedować. Państwo nie byli pewni, czy to będzie uchwała, czy to będzie informacja. No okazuje się, że dzisiaj już wiemy, że to w grę wchodzi uchwała i tę uchwałę mamy podejmować. Natomiast jak popatrzymy na projekt uchwały, który państwo przygotowali, to i tutaj właśnie chcę przejść na ten dokument i momencik zaraz się nim posługując zacytuję coś. W paragrafie pierwszym jest informacja, że dokonuje się wyboru biegłego rewidenta i wykonanie w paragrafie drugim powierza się zarządowi powiatu. Oczywiście w uzasadnieniu znalazła się informacja, że właśnie zarząd przeanalizował 7 ofert i dokonał wyboru. No, zgodnie z przepisami, to wyboru dokonuje Rada Powiatu, nie Zarząd Powiatu. Uchwałę przyjął. Natomiast już 25 września ukazała się na stronie szpitala w Biuletynie Informacji Publicznej informacja o przeprowadzeniu właśnie procedury wyboru oferty na badanie sprawozdania finansowego. I co bardzo istotne, z pewnością myślę, że i Rada Społeczna pewnie o tym była informowana i jestem troszkę zaskoczony, że pan przewodniczący jako członek Rady Społecznej, a pani starosta jako przewodnicząca Rady Społecznej, no jakby wam to umknęło, bo w ogłoszeniu szpitala jest, i tu cytuję, informacja, która mówi, że Rada Powiatu w Sochaczewie uchwałą dokonuje wyboru oferty i upoważnia dyrektora jednostki do podpisania umowy na okres 2 lat z firmą audytorską wybraną do badania sprawozdania finansowego. To jest zgodne z artykułem 66 ustawy o rachunkowości. Nie są to jakieś nowe kwestie. One w naszym przypadku po raz drugi mają miejsce, ponieważ pierwszy raz, no 2 lata temu podobna procedura była zastosowana. To był początek w ogóle dopiero tej kadencji, więc nie wszyscy radni jeszcze być może
no, mieli możliwość jakby przyjrzeć się temu dokładniej. W tej chwili widać, że ten projekt, no, ja miałem możliwość popatrzeć, jak to rozwiązują samorządy powiatowe. Radnym jest przedstawiany wykaz wszystkich ofert, które zostały zaproponowane. Radni widzą wówczas, no, jaka jest merytoryka tego wyboru i w oparciu o te informacje dokonują wtedy tegoż wyboru. Żeby nie robić tego na sesji, to bardzo często zajmują się tym komisje budżetowe rad powiatu, no, które w swoich kompetencjach mogą mieć również i tę czynność. Natomiast w naszym przypadku tego wyboru dokonał zarząd powiatu, ale proszę pozwolić mi spokojnie skończyć tę wypowiedź. Panie przewodniczący, mogę, bo nie słyszę, tam ktoś próbuje równolegle ze mną mówić. Tak. Okej. Więc w naszym przypadku tego wyboru dokonał zarząd. Ja poprosiłem o protokół z posiedzenia zarządu. Tam też nie znalazłem w protokole wyszczególnionych tych, powiedzmy, wszystkich ofert, żeby można było sobie na nie spojrzeć. No, wygląda na to, że ja mam po prostu teraz no, przyjąć do wiadomości, że wybór został dokonany przez zarząd powiatu, a my mamy tylko podnieść ręce i jakby dać temu wyborowi zarządowemu, prawda, jakby uprawomocnienie. Natomiast nadal w tej uchwale to nie zarząd ma wykonać tę uchwałę. Tę uchwałę zgodnie z ogłoszeniem ma wykonać, jest upoważniony do tego pan dyrektor szpitala i sugeruje, żeby ewentualnie rozważyć tego typu korekty, że zarząd rekomenduje radzie, a nie dokonał wyboru. Natomiast, no, no mówię, no tutaj jest to wszystko tak bardzo uproszczone i jeszcze państwo będziecie mieli mi za złe, że ja to w ogóle podnoszę, a to są elementarne rzeczy, które no same się nasuwają, jak ktoś się temu dogłębnie przyjrzy. Dziękuję. Pani radna, pani starosta Jolanta Gonta. Panie przewodniczący, Wysoka Rado. Zacznę od kwestii analizy ofert, które wpłynęły. No, proszę państwa, jeżeli oferty, które wpływają, a one są zgodne z ogłoszeniem o naborze ofert, to ktoś musi technicznie te oferty przeanalizować. I w związku z tym, że dział finansowy starostwa dysponuje odpowiednimi narzędziami, osobami, pracownikami, pracownicy ci otrzymują te wszystkie oferty do szczegółowej analizy i sprawdzają, w jaki sposób, czy spełnione są wymagania. Tak naprawdę główne kryterium to jest cena. My nie możemy sobie tych kryteriów zmieniać, tak żeby na przykład sobie teraz dywagować, a może według takiego kryterium będziemy wybierać albo w takiego. Więc technicznie no zostało to wybrane na takiej zasadzie, że która z tych ofert spełniała najlepiej wymogi i zarząd podjął decyzję na posiedzeniu zarządu, że dla zarządu ta najlepszą ofertą jest właśnie ta, która została dzisiaj państwu przedstawiona. Procedura, z tego co wiem, zawsze była taka, może się mylę, ale tak to zawsze się odbywało. I teraz, jeżeli Rada powierza to wykonanie zarządowi, tę uchwałę, to jest też w mojej ocenie, z punktu widzenia formalno-prawnego, odpowiedni zapis, bo to teraz z kolei zarząd prześle informację oficjalną do szpitala, że rada na posiedzeniu w dniu takim i takim dokonała wyboru tej, a nie innej oferty. Więc nie wiem, co jest w tej procedurze takiego, no niezgodnego z przepisami, czy co wymagałoby tutaj
jakiś korekt. Bo powtarzam Państwu, ogłoszenie o naborze ofert, ono zawiera pewne wymogi. I teraz techniczną sprawą jest, czy te wszystkie oferty spełniają te wymogi, czy nie. Jeśli spełniają formalne wymogi, to wybiera się ofertę, która jest najniższą na cenę. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Mogę ad vocem? Tak. No ja to wszystko rozumiem. Nie chcę komplikować sprawy, ale czy coś stało na przeszkodzie, żeby radnych poinformować, pokazać im, jakie te oferty wpłynęły i z czego wynika sugestia, rekomendacja zarządu powiatu, bo to nie zarząd wybiera. Rada wybiera. No takie są przepisy. Czy ja mam w tym momencie się z panią droczyć i pani ma rację, ja mam rację, tylko że to naprawdę chodzi o w tym momencie uchwałę, a nie o to, kto wybiera. Ale proszę państwa, pani starosta. W tej chwili rada wybiera. Ale jest jedna, czy ja mogę teraz panu przerwać, panie radny? Tak, bardzo proszę, oczywiście. Jest jedna sprawa merytoryczna. Przy zatwierdzeniu tej uchwały rada wybierze biegłego rewidenta. Procedura jako organ założycielski szpitala, zarząd jest do rządzenia, wyłonił kandydata i przedłożył radzie do zatwierdzenia. W poprzedniej sesji ten punkt, który był wprowadzony, sprawozdanie z wyboru biegłego rewidenta, miał wejść w punkcie 9 jako informacja dla radnych. Po prostu nie zdążył się być odczytany, więc na końcu go odczytałem, żeby radni mieli ten etap od sesji do sesji z pracy zarządu. A teraz to już jest do zatwierdzenia, jest przedstawiona uchwała i dyskutujmy, czy ten biegły rewident jest dobry czy zły, a nie procedury, bo procedura, tak jak z kodeksu handlowego wynika, rada nadzorcza zatwierdza biegłego rewidenta dla spółki, tak my jako organ założycielski, rada powiatu poprzez zarząd zatwierdza biegłego rewidenta. To jest proste, jak CEP zbudowany 1000 lat temu. Proszę bardzo. Mogę kontynuować? Tak, panie Żelichowski. Panie przewodniczący, dla pana jest to proste jak CEP. Natomiast literalnie rzecz biorąc, to pan pewnie tego nie wie, ale jak pan zamknął sesję i wypowiedział formułę zamykam 18. sesję Rady Powiatu, to jakiekolwiek późniejsze pańskie informacje, to są już po prostu towarzyskie informacje. Sesja już została zamknięta, nie było tej informacji. I dowody na to są w protokole, gdzie ewidentnie można sobie obejrzeć, jak wyglądała właśnie sesja i ta końcówka sesji. Ja nie wiem, czy pan mi w tym momencie przerwał już, czy ja mogę kontynuować, czy nie? Cały czas, tylko merytorycznie. No. Co do tej uchwały, czy jest zasadna, czy niezasadna, bardzo proszę. No więc chyba przepisy wyraźnie mówią, że wybór jest kompetencją Rady Powiatu, nie Zarządu Powiatu. Czy myśmy jako Rada Powiatu upoważniali do wyboru Zarząd Powiatu? Jeśli Zarząd Powiatu chce nam pomóc, to nam nie podkłada uchwały, że dokonuje się wyboru, tylko rekomenduje Radzie Powiatu, a dodatkowo jeszcze w załączniku dostajemy te wszystkie oferty, z których wynika, no tak, wybrali, zasugerowali nam, rekomendują tą i w tym momencie radni mają sprawę jasną, dokonują wyboru zgodnie z przepisami. Natomiast w tym momencie państwo instrumentalnie traktujecie radę i ja mam prawo na to zwrócić uwagę. Dziękuję. Pewnie pan może wyznaczyć swoje zdanie. Uchwała jest prawomocna, podpisana przez prawnika. Nie ma więcej dyskusji. Bardzo proszę, przechodzimy do głosowania. Proszę przygotować głosowanie. Pan Chocian Józef. Za. Pan Czubacki Bogumił. Za. Świetliński Wojciech. Nieobecny. Dobrzyński Bogdan. Za. Dragan Wanda. Pani Dragan Wanda. Nie widzę. Gajda Robert. Za. Dragan Wanda wstrzymuje się. Dobrze. Proszę by zaznaczyć u pani Wandy wstrzymuje się.
Łuchowski Tadeusz. Gonta Jolanta. Za. Janiak Daniel. Jestem za. Andrzej Kieszkowski jest za. Kopka Filip, nieobecny. Lewandowski Sylwester. Jestem za. Łopata Jan. Także jestem za. Dziękuję. Pawłowska Anna. Jestem za. Paszkiewicz Agnieszka. Jestem za. Rozkosz Aneta. Jestem za. Dziękuję. Samson Bożena. Dziękuję. Sowińska Aneta, nieobecna. Szlaga Iwona. Dziękuję. Zielski Dariusz. Jestem za. Dziękuję. Żelkowski Jerzy. Wstrzymałem się. Dziękuję. I proszę Państwa, na 18 radnych głosów za było 16, głosów wstrzymujących 2, uchwała została przyjęta. Proszę Państwa, przechodzimy do punktu 6. Informacja z pracy Zarządu Powiatu między sesjami. Materiały Państwo otrzymali. Pan Jerzy Żelichowski chce zadać pytanie. Bardzo proszę. Panie Jerzy, bardzo proszę. Tak, tak, tak. Już chciałem zapytać o te ostatnie dwa punkty informacji z prac zarządu, żeby nam osoba kompetentna rozjaśniła te dwa punkty. Bardzo proszę. Kto? Jakie to punkty są? Bardzo proszę. Pani starosta? Nie, pan. Pani mówię starosta. Ostatni. Ja mówię ostatni. Przedostatni. O COVID tam chodzi. Nie, 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 nie. Punkt 7 i punkt 5. Przepraszam. Myślałem, że tutaj, a to ten 6, przedostatni, to jest o COVID-zie. To tutaj było informacji już wcześniej na ten temat. Wystarczająca ilość. 5 i 7. Czy mam zinterpretować, panie przewodniczący? Nie ma takiej potrzeby. Nie, 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 nie. Pan wicestarosta. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Państwo. Punkt 7 dotyczy dokumentacji na nowy most. Firma, która wykonuje ten projekt, zwróciła się do nas o częściowe zapłacenie środków za wykonanie pierwszego etapu. Oczywiście w tej sprawie spotkaliśmy się z władzami miasta i gminy, gdyż one współuczestniczą w finansowaniu tej inwestycji. Firma przede wszystkim motywując to mówiła o pewnych utrudnieniach, nie tylko swoich, ale swojej firmy, ale i innych w związku z tym ze zbieraniem odpowiedniej dokumentacji, przygotowywaniem, jak również w związku z przedłużającymi się tutaj całą procedurą, jeśli chodzi o wydanie decyzji o warunkowej, środowiskowej. Proszę Państwa, wyliczyliśmy tutaj ten pierwszy etap, zaawansowanie firmy. Niewiele brakuje, żeby zakończyć ten etap, ale etap kończy się, tak jak powiedziałem, dopiero wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. W związku z tym wspólnie z tymi samorządami podjęliśmy decyzję, że wypłacimy, ale tylko 50%. Zaawansowanie oceniamy na około 80%, po prostu żeby, jak to się mówi, firmę mieć w garści i stąd ta decyzja, żeby również tutaj pomóc tej firmie, wziąć pod uwagę te wszelkie uwarunkowania, opóźnienia, które są również tutaj, nie wynikają z opieszałości tej firmy. Jeśli chodzi o punkt 5, no na kilku ostatnich sesjach mówiliśmy, że mamy problemy z odbiorem tego boiska. Natomiast chciałem powiedzieć, że przy liceum już zostało
odebrane. W związku z tym, że sytuacja się przedłuża, firma nie występuje tutaj z terminem, nie zgłasza odbioru, zainteresowaliśmy się tym, wysłaliśmy ponaglenie do tej firmy, naliczyliśmy na ten okres, tak jak tu jest w informacji, że opóźnienie jest 152 dni kalendarzowe i kara za każdy dzień zwłoki jest 2157 zł. No i teraz czekamy na odpowiedź firmy w tej sprawie, żeby się ustosunkowali do tego i zastanowimy się, jakie dalsze kroki podjąć, żeby zakończyć tę inwestycję. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy mogę uzupełniająco zapytać? Więc odnośnie punktu piątego i tej inwestycji niedokończonej. No rozumiem, że jeśli państwo, zarząd powiatu wyszedł z taką propozycją do firmy, że jakby obligując ich do jakichś działań, że na dzień dzisiejszy 152 dni to już jest zwłoka w oddaniu tej inwestycji. Tak. Dziennie 2100, no to tak liczyć średnio to jest po około 300 tysięcy złotych już w tej chwili kara umowna w stosunku do tej firmy wynosi. Z tego tak, co tam pamiętam, pani skarbnik mówiła, to nie wypłaciła tej firmie około 300 tysięcy, prawda? Tak. Mniej więcej. Może to jest ten czas, kiedy warto jakoś bardziej zdecydowanie z tą firmą rozmawiać, bo jeżeli pójdziecie państwo na drogę sądową, a te odsetki tutaj rzeczywiście każdego dnia będą no, coraz większą kwotą, przyszedł okres zimowy, to boisko będzie nieużywane. Traficie na wokandę sądową, będziecie się sądzić z firmą o pieniądze, a boisko będzie w tym momencie jako obiekt nieoddany do użytku i młodzież nie będzie mogła z tego boiska praktycznie trzeci rok korzystać, bo to już w 18 roku powiedzmy zaczęła się, w 19 przepraszam roku zaczęła się ta inwestycja, 20 nam minął, no i będzie w 21 sytuacja się dalej ciągnąć. Apeluję do zarządu o jakąś taką zdecydowaną postawę, dynamikę zakończenia tej sprawy, nie ciągnięcia jej jakoś tak w nieskończoność. Faktycznie boisko na dzień dzisiejszy, jak się popatrzy, to jest łaciate. Po prostu są takie place całe na murawie jaśniejsze, ciemniejsze. No może jakiegoś rzeczoznawcę warto byłoby też tutaj wziąć do oceny tej sytuacji, bo na tę chwilę chyba nie mamy jakiejś jasnej sytuacji, co za przyczyna, że to tak wygląda. I druga kwestia dotyczy tego punktu siódmego. Pan starosta powiedział, że no tutaj jakby nie z winy firmy te opóźnienia są. A mogę więcej odpowiedzieć najpierw na to pytanie odnośnie piątego. Okej, okay, bardzo proszę, oczywiście. Więc tutaj bez pana radnego sugerowania podjęliśmy zdecydowane kroki i tutaj w porozumieniu z prawnikami czekamy teraz na odpowiedź tej firmy. Nie wykluczamy również zlecenie wykonawstwa zastępczego. Natomiast rzeczywiście była badana gleba. Teraz myślę, że te plamy to wynikają z tego, że nawet ten nawóz źle został rozsiany i stąd nierówno ta trawa urosła. Także naprawdę idziemy zdecydowanie teraz. Czekamy na ruch tej firmy i tak jak powiedziałem, nie wykluczamy nawet zlecenia wykonawstwa zastępczego. Dziękuję bardzo. Na temat siódmy. Tak, to teraz do punktu siódmego. No zbyt ogólnie pan starosta odpowiedział. Ja bym prosił uprzejmie o informację, jakie powody są, że te opóźnienia nastąpiły. Nie z winy firmy, no to rozumiem, że jakieś procedury pewnych uzgodnień, prawda? Tu wspomniał pan o decyzji środowiskowej. Czy tutaj są jakieś, powiedzmy, odwołania, czy może jakieś no, zawirowania wokół sprawy? I jaka to byłaby kwota, jeśli już państwo podjęli decyzję, że 50% wartości prac wypłacicie, to znaczy o jakich pieniądzach w tym momencie mówimy? Rozumiem, że to są pieniądze miasta i gminy, które będą przekazane do dyspozycji powiatu. Dokładnie tak, tylko to jest
Od początku projekt był etapowany i to 50% nie całego wartości całego projektu, tylko wartości pierwszego etapu. Pierwszego etapu, tak. Tak. Jest tu również ustawa covidowa, na którą się powoływali. No, sam jak Państwo wiecie, decyzja środowiskowa jest też to dość długo trwa. Mają też również swoich podwykonawców, a więc na ich zlecenie też dokładnie tutaj nie powiem, ale też wykonują pewne zadania, gdzie też wystąpiły opóźnienia ze względu na COVID, na absencję pracowników. No myślę, że tutaj trzeba podejść po ludzku do tego. Nie wypłacamy, tak jak powiedziałem, tego, co zrobili, bo zaawansowanie prac nad pierwszym etapem jest w granicach 80%. Chcemy tylko wypłacić 50%, podejść również po ludzku tutaj do firmy. Myślę, że w tych trudnych warunkach pandemii powinniśmy sobie wzajemnie pomagać i firmom również pomagać, bo to nie jest duża firma. Nie możemy działać tak, żeby zaszkodzić, zniszczyć jakieś mniejsze firmy. Państwo pomaga, daje dotacje, pomoc finansową, więc uważaliśmy, że nic tu się nie stanie, jeżeli wypłacimy te 50% i tu była zgodna decyzja władz miasta i gminy. Panie starosto, ja nie kwestionuję niczego z tego, co pan powiedział. 50% to się równa jaka kwota? Dokładnie nie powiem, ale to jest chyba w granicach tam 70 tysięcy. Nie powiem panu dokładnie na następną, no bo nie pamiętam. Dobrze, ale na następną sesję powiem. Dobrze, i tutaj doprecyzuję jeszcze raz. Jeśli jest decyzja środowiskowa w tym momencie wydawana, rozumiem, przez Urząd Miejski, tak, to państwo jako strona jesteście na bieżąco informowani o tym, jakie kwestie wpływają na te opóźnienia. Więc ja pytam, no, czy jakieś odwołania może były, czy może jakieś inne powody, dlaczego ta decyzja jest nie wydana jeszcze? Pani starosta, bardzo proszę, ma głos. Pani starosto. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, tak jak powiedział pan wicestarosta, firma zgłosiła się z prośbą o prolongatę i o zapłacenie części wartości umowy, wskazując na przede wszystkim problemy związane z COVID-em, to znaczy problemy związane z absencją swoich pracowników, problemy związane z absencją podwykonawców, problemy związane z instytucjami, w których również... Bardzo proszę o wyłączenie mikrofonów tam. W których również pracują osoby, które do pozyskania informacji, do uzyskania decyzji środowiskowej są potrzebne. I jeżeli zostało powierzone i to jest zadanie, za które płacimy firmie, to firma stara się o tą decyzję środowiskową i firma jest cały czas oczywiście w kontakcie z Urzędem Miasta i ze wszystkimi innymi urzędami, które są potrzebne do pozyskania dokumentów, informacji odnośnie przygotowania tej decyzji środowiskowej. I tutaj nie ma jakiegoś powiązania, jakiegoś obowiązku raportowania przez miasto, na jakim etapie i co się dzieje, jeśli chodzi o pozyskiwanie, jeśli chodzi o przygotowanie do decyzji środowiskowej, bo to są tematy, które toczą się między gminą miasto Sochaczew a firmą. I nie znaczy to, że jeżeli były problemy związane z pozyskaniem pewnych informacji, że to dotyczyło naszego tutaj miasta. My rozmawialiśmy z firmą, nawet była prowadzona korespondencja i tam wyraźnie sprecyzowano, zostało sprecyzowane przez tą firmę konsultingową, firmę projektową, że nie dotyczyło to jakichś problemów związanych z urzędnikami starostwa czy miasta, ale żeby przygotować taką decyzję środowiskową, to jest w to trzeba zaangażować współpracę z wieloma innymi urzędami. I my teraz no, nie jesteśmy pieniądze. W stanie...
my nie jesteśmy w stanie teraz jakby monitorować i sprawdzać, gdzie, w którym urzędzie, jakie mieli, prawda, przesunięcia terminów, z powodów jakich. Po prostu firma nam do nas się zwróciła z taką prośbą, a wydatki poniosła, bo przecież pracuje projekt ten, który przygotowuje ten etap, to już jak mówimy 80%, około 80% zaawansowania. Więc no, firma też chciała zapłacić, prawda, podwykonawcom, pracownikom. Ale tak jak mówię, to nie polega na tym, że każdy krok, każdy ruch między miastem jako urzędem, organem mającym za zadanie ostatecznie wydanie decyzji, a firmą jest przez nas monitorowany. Dziękuję. Panie przewodniczący, przepraszam najmocniej. Potok słów, cierpliwie słuchałem, ale nic nie wniosła pani starosta do tego, co powiedział pan wicestarosta. Jeszcze raz powtórzę moje pytanie. Decyzja środowiskowa to jest pewien proces, który jest wydawany z udziałem stron. Jeśli pani mi tu tyle próbowała powiedzieć, a ja nie usłyszałem podstawowej rzeczy. Stroną są też mieszkańcy. Zadałem pytanie, czy decyzja środowiskowa, która spodziewaliśmy się, że będzie już wydana, jest spowodowane to opóźnienie jakimiś, powiedzmy, no na przykład mieszkańcy się nie zgodzili, przecież mają prawo wydać opinię swoją, to powinno być z nimi też skonsultowane. Czy tu wszystko jest ok? Czy to są tylko covidowskie kwestie, czy właśnie jest ze strony mieszkańców ja być może jakiś opór? Pani radny, że my nie mamy jeszcze zakończonej procedury ochrony. No ale to o to właśnie zapytałem, a państwo mówicie potok słów i nie ma odpowiedzi. Ale zarząd przychylił się w odłożeniu w czasie, żeby ta opinia ochrony środowiska powstała. Jeszcze jest niezakończona, nie wiadomo co tkwi w szczególe, także wytrzymajmy trochę. I dowiemy się w późniejszym terminie, jaka jest opinia ochrony środowiska. Panie radny, czy pan się ze mną zgodzi? A koszty tego... Czy mogę w takim razie prosić o jakąś, powiedzmy, kopię chociażby, niekoniecznie szczegóły i dokumenty, ale kopię, no, z której by wynikało, co w tej procedurze, powiedzmy, dosłownie, na tę chwilę spowodowało opóźnienia? Starosta przedstawi na najbliższej sesji, na jakim etapie to jest. Teraz, oproszę. Dziękuję. Nie ma głosu? Jest głos. Jest głos. Odnośnie decyzji środowiskowej, powtarzam to jeszcze raz, cała procedura skomplikowana jest prowadzona między miastem Sochaczew, można tak powiedzieć w skrócie, a firmą projektową. Oczywiście wiem o tym z rozmów, że zgłaszają mieszkańcy protesty, bo to jest wiadomo, zgłaszali protesty w momencie, kiedy podejmowaliśmy decyzję o budowie mostu. Są tam bardzo szczegółowe różne informacje zawierane, ale ja tych informacji nie analizuję, dlatego że dla mnie najważniejszą sprawą jest to, żeby pozyskać decyzję środowiskową. I partnerami w pozyskaniu decyzji środowiskowej jest miasto i firma projektowa. I odnośnie przyczyn, to powtarzam po raz kolejny, że firma, borykając się z problemami związanymi z COVID-em, jako że jej pracownicy, część osób też była wyłączona z pracy, jak i również w różnych urzędach dotyczących ochrony środowiska i innych, były problemy z pozyskaniem na czas odpowiednich informacji. Opóźnienia były bardzo duże w pozyskiwaniu pewnych dokumentów związane właśnie z COVID-em. I tutaj wydaje mi się, że sprawa powinna być dla nas już na tyle jasna, bo to pieniądze wyłożył na ten etap i na tą dokumentację wykłada gmina miasto Sochaczew i gmina Sochaczew. I te samorządy się spotkały i taką zgodę wyraziły. Jeżeli interesuje pana cała dokumentacja dotycząca pozyskania decyzji
środowiskowej, bardzo proszę zgłosić się do Urzędu Miasta w trybie dostępu do dokumentacji publicznej, informacji publicznej i myślę, że pan całą dokumentację pozyska. Dziękuję. O jest. Trzy razy to samo. Nie mamy kontaktu, przepraszam. Nie. Już macie. Przechodzimy do punktu następnego. Oczywiście. Bardzo proszę. Panie przewodniczący. Tak. Przepraszam, ale ja jeszcze jedno pytanie chciałem zadać, ale nie chciałem tego wrzucać do jednego wora. Jeszcze jest pytanie odnośnie punktu wcześniejszego, mianowicie punktu czwartego. Tutaj państwo informują, że zamierzali ubiegać się o wniosek z Funduszu Dróg Samorządowych na ulicę Inżynierską, no ale ze zrozumiałych powodów, tutaj wszyscy wiemy o co chodzi, ze względu na COVID państwo wycofali się z tego wniosku i jaka kwota została w tym momencie dla szpitala przekazana? Bo mówicie, że ten wkład własny został przekazany pani szpitalowi. Pani starosta. Już pani starosta odpowiada? Mikrofon proszę włączyć. Panie przewodniczący, Wysoka Rado. Dzisiaj na spotkaniu był pan dyrektor szpitala, który odczytał fragment pisma, które skierował do mnie w dniu 25 listopada, gdzie zebrał wszystkie najważniejsze w jego ocenie potrzeby dla szpitala. Oczywiście wcześniej prowadziliśmy rozmowy z pracownikami szpitala. Zostałam zaalarmowana o tej awarii tego urządzenia do dializ. I ustaliliśmy z panem dyrektorem, że przedstawi właśnie listę tych niezbędnych, najpotrzebniejszych najpotrzebniejszych wydatków. Wyszło to około miliona złotych. W związku z tym zarząd, który już wcześniej w zeszłym roku zgłosił ten wniosek, stwierdził w takiej sytuacji, że i po też konsultacji z całym, że tak powiem, z całym i z wicedyrektorem szpitala i z panią księgową ze szpitala, że po prostu środków nie będą mieli, a jest to niezbędne, więc zarząd postanowił ten wniosek wycofać. I wartość wkładu własnego tam była 795 tysięcy. My uznaliśmy, że to jest ulica Inżynierska, która tak naprawdę nie ma na dzisiaj jakiegoś wielkiego parcia, żeby oczywiście jest, bo tam są firmy duże transportowe, które cały czas narzekają, że jest wąsko, że chcą, żeby to zrobić. Jednocześnie stwierdziliśmy, że być może, że uda nam się włączyć w to marszałka i jednak przebudować to skrzyżowanie, bo skrzyżowanie tych dróg ulicy Inżynierskiej z 15 sierpnia i tą Boryszewską, no tam też jest problem i dlatego uznaliśmy, że z tych środków, o które prosił szpital, zrobiliśmy pewną korektę, bo no nie było nas stać na tyle, co szpital chciał, więc stanęło na tym, że 795 tysięcy, czyli cały wkład własny, który miał pójść na Inżynierską, pójdzie na dotację do szpitala. My oczywiście zaproponujemy to państwu przy budżecie przyszłorocznym, bo to był wniosek na rok przyszły.
I teraz jak otrzymaliście Państwo, czy otrzymacie, nie wiem, czy już budżet, projekt budżetu na przyszły rok, to tam już ta, jeszcze jest ta pozycja, ale na sesji będzie autopoprawka, która będzie zdejmowała tą inwestycję drogową i będziemy prosili Radę o przekazanie tych środków na rzecz sprzętu dla szpitala. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Ta odpowiedź wyjaśnia kwestię, gdyż z tego sformułowania, tego punktu, to wynikało, że to już zostało zrobione, a teraz już wszystko jasne. Będzie to niebawem proponowane również do zmiany w WPF-ie, bo taka jest kolej rzeczy. Dziękuję. Głosu nie miałem. Punkt 7. Informacja przewodniczącego Rady o działalności podjętych od ostatniej sesji. Więc proszę Państwa, przewodniczący udział brał 11 listopada, cała uroczystość niepodległości. To jest jeden z punktów. Jednocześnie chciałbym w tym punkcie poinformować wszystkich radnych, że został wysłany WPF do budżetu na rok 2021, projekt wysłany. Później drugi projekt dotyczący projektu budżetu, też na 21 rok. Sesja, która miała w piśmie, które zostało wysłane, być 17, najprawdopodobniej złączymy, musiała być jeszcze sesja 29 grudnia, ale najprawdopodobniej złączy się dwie te sesje i zrobi się jedną 29. Także dzisiaj już informuję, że najbliższa sesja będzie 29 grudnia. Oprócz tego panie z biura będą informować na temat wszystkich komisji, które mają się odbyć w międzyczasie do zaopiniowania projektu WPF-u i budżetu. To by było tyle. Czy są jakieś pytania? Pani starosta wyłączy łapkę sobie. Wnioski, oświadczenia radnych. Bardzo proszę, czy są jakieś wnioski, oświadczenia radnych? Nie ma. Nie widzę. Ja proszę, panie przewodniczący, nie zdążyłem, bo jak nie mówię, to wyłączam mikrofon, a potem jest troszkę techniczny problem. To przepadło. Już jest przepadło? Taki... Nie przepadło, jeszcze pan nie przyszedł do następnego punktu. Bardzo proszę, panie Żelichowski, bardzo proszę. Chciałem oświadczenie wygłosić. Bardzo proszę. Zacznę od podziękowań dla pana przewodniczącego, który poinformował mnie tym razem SMS-em. Co prawda zamaskowanym, nie wiedziałem, że to był od przewodniczącego SMS, ale mi jeden z radnych pomógł. I w tym momencie ten SMS został wysłany właśnie w tym samym dniu, kiedy materiały do radnych zostały wysłane. W związku z czym mogłem otworzyć moją pocztę mailową i rzeczywiście deklarację do otwierania, którą złożyłem, zrealizować. Także tym razem pan przewodniczący postąpił zgodnie z moimi intencjami. Ja nie zamierzam po prostu kwestionować naszych spotkań, naszych posiedzeń rad powiatu bezzasadnie. Jeżeli wcześniej takie uchybienia miały miejsce, no to reagowałem i na pewno, jeśli będą się jakieś podobne zdarzać, a związane będą z procedurą, to będę również reagował i nie droczył się z Państwem, ponieważ Wy macie tutaj siłę głosu, bo wystarczy, że kilku radnych się skrzyknie przeciwko mnie, do czego zresztą Pan Przewodniczący na ostatniej sesji zachęcał, żeby radni oburzali się na moje wystąpienia. Każdy radny ma prawo, nawet nie mając racji, zgłaszać pewne zastrzeżenia, a Państwo kompetentnie pracujący w danych obszarach są od tego, żeby te wątpliwości rozwiać, odpowiedzi udzielić i nie ironizować. Dobrze. Dziękuję bardzo.
Ja myślałem, że pan oświadczenie złoży, że pan żałuje. To było oświadczenie, że... do tej pory pan robił, ale... To było oświadczenie, że po prostu jakby doceniłem wysiłek pana przewodniczącego. Dziękuję. Ja przy tym oświadczeniu chciałbym serdecznie, w tej chwili mam telefon wyłączony, ale wierzcie mi, że nie macie lepszego przewodniczącego w całej Polsce. Na te moje zawiadomienie odpowiedziało tylko 5 radnych. Tacy jesteście przejęci, jak to przewodniczący z biurem rady się napracuje, a wy jesteście tacy przejęci. Ale panie przewodniczący, ad vocem. Dziękuję bardzo. Jeżeli chce pan, żeby poważnie odpowiadano na takie SMS-y, to proszę się nie chować gdzieś tam za jakąś bramkę, czy po prostu jakiś numer telefonu nieznany, bo pan wie, jak to dzisiaj jest. Różni hochsztaplerzy próbują SMS-ami naciągać ludzi. Gdyby pan nie miał tego telefonu anonimowo, to ja bym z największym szacunkiem odpowiedział i podziękował. A ja nie wiedziałem, kto to przysłał tego SMS-a. Dobrze, to teraz jesteśmy na wizji w całym Sochaczewie, w całej Polsce. Proszę państwa, telefon nie jest anonimowy. Podpisałem się jako przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Kieszkowski, także przestańmy takie rzeczy poruszać. Ja SMS-a mam i panu pokażę przy spotkaniu, jak się pan podpisał. Dziękuję. Przejdźmy do następnego punktu. Sprawy różne. Czy są jakieś sprawy różne? Nie ma spraw różnych. Przechodzimy do punktu 10. Zakończenie obrad. Ja chciałam zapytać. Pani Anna, pani... Panie przewodniczący, ja też podnoszę. Pani Agnieszka Ptaszkiewicz, bardzo proszę. No, panie przewodniczący, szanowni państwo, radni mogli zgłaszać wnioski, propozycje do projektu budżetu na kolejny rok. Zachęcał pan nas przewodniczący do tego. Pół roku temu. Chciałam zapytać, ilu radnych skorzystało z tej możliwości, zgłosiło swoje propozycje, czego dotyczyły te propozycje i czy zostały przyjęte, uwzględnione w projekcie budżetu na 2021 rok. Wszystkie uwzględnione projekty są w tym budżecie, w propozycji w budżecie. Wszystkie uwzględnione. A odpowiedź na pytanie, ilu radnych skorzystało z możliwości zgłoszenia propozycji? Pani starosto, których to radnych dotyczy? Słuchawkę, głoś. Panie przewodniczący, Wysoka Rado. Musimy rozgraniczyć dwie rzeczy. Czyli te wszystkie zgłaszane przez radnych, przez wójtów, przez burmistrza, wnioski dotyczące, można powiedzieć, generalnie dróg, musimy podzielić na dwie części. Jedne, czyli to są inwestycje i też w inwestycjach są ujmowane wydatki na dokumentację projektową. To wszystko zawiera dokument, który otrzymaliście państwo już w materiałach w budżecie na przyszły rok. Jeszcze jest druga jakby część, to są remonty bieżące, czyli nie inwestycje, tylko wydatki bieżące. Powiatowy Zarząd Dróg w tym budżecie, który państwo otrzymaliście, ma tam dwie pozycje. Jedna to są usługi obce, druga są materiały. I wśród tych pozycji nie ma wyszczególnione z imienia i nazwiska, jaka to jest droga, która to jest droga, z prostej przyczyny. Dzisiaj nie ma po pierwsze takiej potrzeby i takich zapisów się nie robi z punktu widzenia formalno-prawnego. A po drugie, sytuacja wygląda w ten sposób, że cały czas są... Proszę powyłączać mikrofony tam. Cały czas są prowadzone rozmowy z wójtami, z samorządami, z radami czasem poszczególnych samorządów, bo dla nas najważniejszą sprawą jest taką, że jeśli to jest nawet remont, oczywiście oczekujemy partycypacji w kosztach ze strony, czyli pół na pół wkładu własnego. Na dzień dzisiejszy mogę powiedzieć w ten sposób, że sprawa jest jeszcze w toku. My mamy taką oczywiście
przymierzamy sobie pewne koszty, jakie mogą być co do remontu poszczególnych dróg. Szacujemy to, oczywiście nie wiemy, jak będzie w przyszłym roku. I jeśli chodzi o ten właśnie zapis w budżecie, to tam, o ile się nie mylę, to jest około miliona chyba. Tak, ponad milion jest łącznie na tych dwóch paragrafach i w zależności od sytuacji, po pierwsze, jaką będą miały sytuację gminy, czy gminy będą chciały partycypować w tych kosztach. Na dzisiaj wiemy, że zadeklarowała, zresztą sami zadzwonili i rozmawialiśmy, prowadzimy rozmowy z gminą Brochów, z gminą Młodzieszyn. Otrzymaliśmy informację, że chce partycypować odnośnie tej, już nie pamiętam, które to są drogi, ale to na ten moment jest nieistotne. Istotne jest to, no i oczywiście wysłaliśmy do Rady Gminy IUF też propozycję. Do dzisiaj do Rady Gminy IUF wysłaliśmy propozycję na piśmie z racji tego, że notorycznie dzieje się tak, że Rada, że radni z gminy IUF piszą pisma, przysyłają pismo o robienie drogi takiej, innej, potem zbierają podpisy, a jak co do czego przychodzi, zaczynamy rozmawiać o konkretnym finansowaniu, to niestety, ale nie ma żadnej... Bez przerwy nie mogę ci faszerować antybiotykami, bo to nie ma sensu. W związku... Musi zajrzeć do tego uchodzi. Panie Janie, halo, panie doktorze. Ja jesteśmy zdrowi. W związku z tym, że dzisiaj mamy taką, a nie inną też sytuację covidowską, też jeszcze do końca nie wiemy, bo ja rozmawiając z gminą Młodzieszyn, z gminą na przykład Brochów, mam informację taką, poczekajmy do półrocza, bo ja nie wiem, jak będzie wyglądał mój budżet. I dzisiaj mogę powiedzieć tak, że nie chcemy podejmować żadnych jakichś zobowiązań, bo być może, że się okaże, że będziemy musieli z powiatowego zarządu dróg, z tych środków po prostu przerzucić pieniądze na zupełnie inne cele. A co do wykazu, który radny złożył wniosek i na jaką drogę, to tego Państwu w tej chwili nie powiem, bo nie mam w pamięci tych wniosków. Dziękuję bardzo. Pani Wanda Dragan. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, ja chciałam podziękować za odpowiedź na moją interpelację, którą złożyłam po ostatniej sesji. Ta odpowiedź bardzo obszerna, cieszę się niezmiernie. Były też elementy troszeczkę wzbudzające uśmiech na twarzy, na przykład poinformowanie o wykonanym remoncie w metrach kwadratowych pewnej drogi. No nigdy nie było podawane w metrach kwadratowych, ale można przecież, oczywiście. I cieszę się, że ta moja interpelacja, tak mi się wydaje przynajmniej, że doprowadziła do tego, że pismo skierowano też do Rady Gminy poprzez pana wójta, żeby Rada Gminy Wiłowie się odniosła, czy będzie współfinansować i które drogi, więc na tym właśnie polega współpraca, żeby ta Rada wiedziała, bo przecież w ubiegłym roku była taka sytuacja, że niestety, ale ta Rada została pominięta, dopiero zauważono Radek wtedy, kiedy trzeba było już po wykonaniu drogi zapłacić 50%, więc i za to radni byli bardzo niezadowoleni i za to pan wójt nie otrzymał nawet wotum zaufania jako jedyny w powiecie, więc tej sytuacji już teraz nie będzie, bo radni wiedzą, ustosunkowali się i swoje propozycje dali. I z tego się bardzo, bardzo cieszę. A jeszcze w sprawach różnych chciałabym zapytać, czy znalazł się chętny na użytkowanie, dzierżawienie, nie wiem jak to nazwać, obiektu po byłej policji na ulicy Warszawskiej 23, no bo była propozycja ze strony starostwa, żeby ktoś nieodpłatnie mógł to, że tak powiem, zagospodarować. To jest jedno pytanie i jeszcze drugie takie. Niektórzy radni z terenu gminy IUF otrzymują maile podpisane przez zespół wolontariuszy i w których to właśnie mailach jest prośba o wsparcie placówki opiekuńczo-wychowawczej w Giżycach,
no bo jeszcze nie wiedzą pewnie, że to są dwie, w postaci pościeli, koców i innych rzeczy. Czy zarząd powiatu coś wie na ten temat i czy taką potrzebę ktoś w ogóle zgłaszał? Jak to się ma? Czy to jest jakiś fałszywy mail i co mają radni? Bo zawsze, jeśli coś takiego otrzymują, wiadomo, że na placówki, na dom dziecka to jest otwarte serce, ale taką mają troszeczkę wątpliwość, czy to aby jest zaakceptowane przez zarząd. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, jeszcze pan Jerzy Żelichowski i pani starosta odpowie. Bardzo proszę. Halo, panie Jerzy. Tak, mogę już? Dziękuję bardzo. Tak. Rozumiem, że to już będzie mój ostatni głos, więcej już nie będę państwa powstrzymywał. Chciałbym tylko na koniec zaapelować do pana przewodniczącego, żeby takich żenujących sytuacji już nie było, jak dzisiejsza wypowiedź pani starosty, która pozwoliła sobie na prywatny atak wobec mnie, sytuowany w czasie sprzed 20 bodaj 2 lub 3 lat. To nie jest tak, pani starosto, że pani może sobie w ten sposób pozwalać. Rozmawiamy o sprawach, które dotyczą tej kadencji, ewentualnie poprzedniej kadencji. Ja nie sięgam dalej. Czy ja mam się pani odgrywać i pogrzebać, co pani 22 lata temu robiła, żeby się pani odegrać? Przecież to jest żenujące, co pani zrobiła. Proszę mnie nie atakować prywatnie, bo ja nie mam żadnych obiekcji do pani osoby jako pani Gonty. Ja zwracam, jeśli mam jakieś zastrzeżenia, to do osoby, która pełni funkcję starosty. I panią być może dotyka to, co ja mówię, ale ja poruszam kwestie merytoryczne związane z działalnością pani jako przewodniczącej zarządu powiatu i czasami jako przewodniczącej rady społecznej szpitala. I proszę to rozróżniać. Nie mam nic do pani jako osoby prywatnej. Ja pani mnie po prostu zaatakowała prywatnie w sposób bezpardonowy i to jest naprawdę poniżej krytyki i pana przewodniczącego proszę, żeby na przyszłość do takich sytuacji nie dopuścił. Dziękuję. Na sprawę. Już sobie wyjaśniliśmy. Wicestarosta nie może się śmiać. Starosta nie może po prostu takich wycieczek robić. Szanowni państwo. Ja teraz udzielam głosu pani staroście, ze względu, że jestem sam, a muszę iść zadzwonić. Jeżeli nie dojdę, to robimy 10 minut przerwy. Panie przewodniczący, Wysoka Rado. No myślałam, że pan Jerzy Żelichowski, tak, że pan Jerzy Żelichowski przemyśli to i powie, rzeczywiście tak, byłem wtedy wicestarostą, była taka propozycja. Chciałem, żeby mienie powiatu nie zostało uszczuplone. Zrobiłem wszystko, żeby te mieszkania sprzedać po cenie rynkowej. No niestety nie udało się. Przykro mi, że powiat został, jego majątek uszczuplony, a zwłaszcza tej szkoły, tego ogrodnika, o które tak zawsze bardzo walczy o mienie tego, o uszczuplanie mienia tej szkoły. No niestety nie doczekałam się takiej informacji, wręcz przeciwnie, sprawę, która była sprawą nie stricte prywatną, bo była podejmowana uchwała, dotyczyła to mienia powiatu, a pan zinterpretował inaczej, ale wiadomo, że zawsze to tak się odbywa. Przeważnie są ludzie, którzy, może nie jest ich zbyt dużo, są jeszcze odważni, którzy potrafią się przyznać, bić w piersi, że źle zrobili, przeprosić, ale to już jest inna sprawa. Co do pani Wandy Dragan, nie wiem, czy spamiętałam wszystkie kwestie. Pierwsza sprawa dotycząca odpowiedzi na interpelację. Otóż chciałam pani powiedzieć, że pismo, które zostało wysłane do radnych odnośnie propozycji do rozważenia co do remontów dróg, nie było w żadnym przypadku pokłosiem pani interpelacji. Była to odpowiedź w pewnym sensie na pismo z 7 bodajże października skierowane przez pana wójta gminy Jana Kraśniewskiego. Ja po doświadczeniach, bo podobne pismo o podobnych treściach było wysyłane w kwietniu 2019 roku do
do gminy Iłów, nie otrzymaliśmy odpowiedzi, więc tym razem uznałam, że skoro to Rada twierdzi, że ona ma tylko i wyłącznie kompetencje i więc to poprosi o kwestie remontowe, chociaż tu bym się do końca nie zgadzała, no ale jeśli tak jest w gminie Iłów, jeśli Rada twierdzi, że to ona ma tylko i wyłącznie te kompetencje, jeśli chodzi o remonty, powtarzam, nie inwestycje, tylko remonty, to uznałam, że żeby podejmować dalsze rozmowy, żeby planować jakiekolwiek remonty na terenie gminy Iłów, potrzebuje jasnej deklaracji ze strony Rady Gminy Iłów, ile środków w budżecie chce przeznaczyć na te zadania. Generalnie nie na, czy to będzie droga taka czy inna, ale ile chce przeznaczyć. No niestety, tak jak mówię, historia się powtarza. Jest wielkie larum, radni przychodzą, przynoszą, jacy to oni tutaj są walczący o sprawy gminy Iłów, a jak co do czego przychodzi i trzeba wyłożyć środki na współfinansowanie, to jest cisza w eterze. To jest pierwsza sprawa. Co do domu dziecka, pierwsze słyszę, siedzi tutaj on, koło mnie pan starosta, też absolutnie nie mamy takiej wiedzy, żeby dom dziecka miał niezaspokojone podstawowe potrzeby i żeby się do kogokolwiek o to zwracał. Nie pamiętam kolejnego pytania, czy to były już wszystkie, czy... Ulica Warszawska po policji. Aha, ulica Warszawska po policji. W związku z tym, że warsztaty terapii zajęciowej, które prowadzi Stowarzyszenie Ja, Ty, My, ma siedzibę w Chodakowie, w tym budynku, który częściowo został uszkodzony poprzez, oczywiście tam nie było nikogo, bo był COVID, zresztą i tak by się nikomu nic nie stało, dlatego że to jest zupełnie w innym miejscu, ale jego stan jest bardzo, bardzo zły. Poszukujemy wspólnie nowej właśnie siedziby i już zasadniczo została wysłana umowa do podpisu, wspólnie opracowana do podpisu dla to stowarzyszenia, którą to umową w nieodpłatne użyczenie otrzymać miało stowarzyszenie właśnie te budynki. Ale w międzyczasie pan prezes stowarzyszenia poprosił o to, żeby może spróbować pozyskać mocniejszy tytuł, czyli jeśli użyczenie albo może dzierżawę na okres co najmniej 10 lat, dlatego że ten budynek po byłej komendzie też wymaga nakładów remontów. I jeżeli jakiekolwiek pojawią się możliwości pozyskania środków zewnętrznych, to zawsze trwałość projektu, to jest mowa o 5, a przy inwestycjach często tego typu i dłuższym okresie. I w związku z tym musi być tytuł mocniejszy do władania tym zasobem. Dlatego też zwrócił się, ja jestem po rozmowach ze służbami wojewody, mam promesę telefoniczną, że jeśli tylko wniosek wpłynie, to jak najszybciej będzie procedowany, bo w ogóle wojewoda musiał wyrazić zgodę na to, że będzie, znaczy pośrednio musiał wyrazić zgodę, bo ta informacja była wywieszona o tej w ogóle o samej propozycji przekazania, to musiała taka informacja ileś czasu wisieć w urzędzie, czy nie wiem, czy na stronach też u wojewody, w każdym bądź razie wojewoda o tym wiedział, a teraz służby wojewody zadeklarowały, że bardzo szybko taką procedurę przeprowadzą, czyli reasumując, wniosek chyba wczoraj wpłynął ponowny od stowarzyszenia, żeby to był ten okres 10-letni i wniosek, myślę, że jeśli nie już, to za chwileczkę wpłynie do nas opracowany przez geodezję i zostanie wysłany do wojewody. Dziękuję bardzo. Myślę, że
Dziękuję. Wyczerpująco pani starosta uzasadniła. Nie widzę więcej spraw. Proszę państwa, porządek obrad 19 sesji został wyczerpany. Mimo tam różnych sytuacji z internetem, przebrnęliśmy całą sesję. Zamykam 19 sesję obrad Rady Powiatu w Sochaczewie. Serdecznie państwu dziękuję. Tak jak wspomniałem, najbliższa sesja najprawdopodobniej będzie 29. Na bieżąco będziemy informować. Do widzenia państwu. Do widzenia, dziękujemy. Dziękuję, do widzenia. Dziękujemy, do widzenia. Do widzenia. Janek Opata, żegnam wszystkich. Dziękuję. Dziękujemy panie doktorze, miłego leczenia.